Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po kadrze, zapraszam Was na Bookshelf Tour. Będzie to aktualizacja Bookshelf Touru, dlatego że, i to taka duża aktualizacja, bo ostatni był nagrywany 2 lata temu, czyli w 2021 roku. Tym razem, jak widzicie, wracamy do mieszkania, które było w 2020 i mamy tutaj dużo więcej regałów, bo tych regałów jest aż... ile? 10? 10. 10 regałów mamy i trochę tych książek jest, także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Nie za bardzo wiedzieliśmy, od której strony mamy zacząć, więc zaczynamy stojąc na schodkach. Pokażę Wam półkę, która jest na samej górze, jako jedyna jest tak wysoko. I mam tutaj książki tylko i wyłącznie nieprzeczytane, także tutaj są nieprzeczytane, dalej będą przeczytane. I na samym dole też jest część nieprzeczytana. Pierwsze z brzegu mamy Kocie oko, Margaret Atwood. Dalej, Dziewczyny, które czuły zbyt wiele. Mała Nina. Chłopiec znikąd, czyli książka z gatunku literatury dziecięcej, która jest w ogóle bardzo polecana. Tak samo jak następna, czyli Tam, gdzie rośnie czerwona paproć. Ona również zbiera dobre opinie. Inna, czyli książka, która jest taką kontynuacją Ten obcy tej autorki. Zaginione Oli. Obcy, który jeździł koleją. Skoryk i czarownica. Śnieżyczka i róża. Wyspa złoczyńców. Co się stało w Johnstown? Jak widzicie, duży miszmasz tu jest gatunkowy. Zaburzony umysł, czyli co nietypowe mózgi mówią o nas samych. Najgłębsze południe, czyli opowieść z Natchez, Mississippi. To jest książka o mieście, które jest takie bardzo zacofane, bardzo takie typowo miało miasteczkowe. Do tego stopnia, że osoby, które tam mieszkają, mówią, że mają łóżko, w którym spała Scarlett O'Hara. A jak wszyscy wiemy, Scarlett O'Hara nie istniała, jest postacią fikcyjną. Co cię gryzie, czyli fascynujący świat pasożytów. Roztwory i spółka, świat według chemików. Co mówią zwłoki, czytałam Co mówią kości tej autorki, bardzo mi się podobało. Jak powstaje morderca. Tutaj dwie książki, które nie wiem, czy będę czytała, czyli Cel i Układ L. Kennedy. Tak samo kolejne, czyli Jeszcze się kiedyś spotkamy Magdaleny Witkiewicz. Książka, którą polecała mi moja koleżanka Bukietnica, czyli Ciche dni. Kolejna z polecenia, tym razem z polecenia wykładowcy ze studiów, czyli Motyl Lisy Genowej. Paragraf 22. Mężczyzna imieniem Uwe. Zwrotnik węży i to jest chyba trzeci tom tej serii. A tutaj obok mam pierwszy, czyli Historia naturalna smoków. Dalej coś, co ma oznaczenie 18+, na okładce, czyli Fabryka Oz. Upadek Hyperiona, czyli drugi tom Hyperiona, który będzie za chwilkę pokazany. Kolejna książka to Rytmy Harlemu, o której nie planuję czytać, więc ona w ogóle stąd znika. Dom na wrzosowisku Elizabeth Gaskell. Miasto ślepców. Poeta, strażnik i więzień. W górach szaleństwa i inne opowiadania. Królowa, czyli kontynuacja Hardej Elżbiety Herezińskiej. Flawless, którą kupiłam do pewnego filmu, który już niedługo będzie nagrywany. Ja chyba zwariuję Agaty Przybyłek. Wizjer Magdaleny Witkiewicz. To tylko zimowy blues. Katedra w Barcelonie. Nobel, wybuchowy pacyfista. Światło się mroczy George'a R. R. Martina. Trafikant, jego również nie planuję czytać. Pierwsza osoba liczby pojedynczej Murakamiego. Pierwsze kroki, czyli Jak staliśmy się ludźmi. Trzy tomy serii Marii Dąbrowskiej, czyli Noce i dnie w wydaniu ze świata książki, bardzo mi się podoba. Niedługo będę słuchała jej, natomiast audiobook ma 60 godzin, dlatego jeszcze tego nie zrobiłam. Raja utracona Erika Emanuela Schmidta. Powrót na wrzosowisko Thomasa Hardiego. Z zimną krwią Truman Capote. Akuszerki Sabiny Jakubowskiej, którą bardzo, bardzo mocno mi polecacie, natomiast trochę mnie po prostu ta objętość przeraża. Dalej mamy Fundację
i Preludium Fundacji, czyli chyba tom pierwszy i szósty, natomiast tu jest napisane, że to jest część szósta, a tu jest, że to jest część pierwsza. Nie do końca wiem, jak to tam się liczy. Hyperion, o którym mówiłam, że faktycznie jest gdzieś na półce, nie stoi obok Upadku. Nie wiem czemu, nie mam na to wytłumaczenia. Małe Ogniska, Toksyczne Dziewczyny, Zaginiony Świat, czyli kontynuacja Parku Jurajskiego, kolejna książka Lisy Genowej, czyli Sekret Obrienów. Tych dwóch książek też chyba raczej nie będę czytała, czyli Magdalena Witkiewicz, Cześć, co słychać, i Awaria małżeńska, pisana w duecie z Nataszą Sochą. Przygody Baltazara Gąbki, książka, którą dostałam od mojej mamy, która jest ogromną fanką tej bajki. Ja się jej niesamowicie bałam, natomiast oglądałam mimo wszystko. Kot Marian i Odwiedzacze, książka, którą kupił mi Adam ze względu na wspaniały tytuł, który zawiera kota Mariana. Tobi, Oczy Eliszy, to jest kontynuacja Tobiego, o którym mówiłam Wam w filmie z ulubionymi książkami księgarzy. Wojna Cukierkowa, tom drugi w starym wydaniu. Anna Kańtoch i pierwszy tom jej serii Tajemnica Nawiedzonego Lasu. Marta Kisiel i mamy pierwszy tom Małego Licha. Drugi, trzeci i chyba piąty. Stewart Malutki, Łabędzie Nutki, Janusz Zajdel i Limes Inferior, Karin Slaughter i Zapomniana Dziewczyna, Cormac McCartney i Krwawy Południk, a ostatnie na tej półce są Przekleństwa Niewinności. Przechodzimy do kolejnej półki, która jest przedłużeniem półki, która jest poniżej, i zaczynamy od Ropuszek, następnie Dynia i Jemioła oraz Cud Miód Malina. Kolejna książka to Atramentowe Serce, kontynuacja, czyli Atramentowa Krew, i trzeci tom, którego nigdy nie skończyłam, Atramentowa Śmierć. Następnie Dar Krwi, 10 tysięcy drzwi, książka bestsellerek, czyli Anny Bartłomiejczyk i Marty Gajewskiej, Legenda o popiołach i wrzasku. Cały ten czas Hanni Czaban, seria, której bardzo nie lubię, ale no, stoi dumnie na półkach. Dotknij mnie, odkryj mnie i rozbudź mnie. Następnie książka, która bardzo mocno mnie zaskoczyła, czyli Mroczna materia Blake'a Croucha. Niesamowicie dobra książka, chociaż ja nie jestem przekonana co do zakończenia. I Głębia Challengera Nila Schustermana. A następnie cała seria Zmierzchu, Zmierzch, Księżyc, Nowy, Zaćmienie, Przed Świtem. Wszyscy wiemy, jak te okładki wyglądają. I tak jak mówiłam, poniżej mamy serię Anety Jadowskiej, serię w ogóle wszystkie książki Anety Jadowskiej. Złodziej dusz, Bogowie muszą być szaleni, Zwycięzca bierze wszystko, Wszystko zostaje w rodzinie, Egzorcyzmy Dory Wilk i ostatnia część Heksalogii, czyli Na wojnie nie ma niewinnych. Następnie szamańska seria, czyli Szamański Blues, Szamańskie Tango i Szamański Twist. Później przechodzimy do Dzikiego Dziecka Miłości i odwiedzamy również Nikitę w serii Dziewczyna z Dzielnicy Cudów, Akuszer Bogów i Diabelski Młyn. Następnie Kurczaczek i Salamandra i powracamy ponownie do Nikity, Afera na Tuzin Rysiów, Próby Ognia i Wody. A teraz Franek i Finka, Szczwane Sztuczki, czyli drugi tom serii właśnie o tych bliźniętach. Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Martwy sezon. Idę nad wieczorową porą. A także stojący tutaj, bo nie wiem gdzie go położyć, Zajdel i Paradyzja. Kolejna seria jest serią, która niesamowicie mocno mnie zaskoczyła. Na pewno znajdzie się w ulubionych książkach 2023 roku. Miasto Mosiądzu, które czytałam jeszcze w poprzednim roku. Królestwo Miedzi i przecudowny trzeci tom, czyli Imperium Złota. Niesamowicie dobra książka. Później kolejna trylogia, która również jest bardzo dobrą trylogią, czyli Księga Axlin, Sekret Xeyna
I trzeci tom, czyli Misja Rocks. Też zakończenie łamie serce. Bardzo dobre książki. Następnie książka, która bardzo mi się podobała. Nie wiem, skąd są negatywne opinie, bo jest naprawdę bardzo ciekawa, czyli Dłoń Króla Słońca. Ona jest przepięknie wydana, ma zdobienia na stronach. No, prześliczna jest. Kolejne dwie książki to seria Ilony Andrews, Płoń dla mnie. I drugi tom, czyli Biały Żar. Trzeci tom będzie miał premierę już w czerwcu. Następnie mamy Łańcuch ze Złota, czyli pierwszy tom Ostatnich Godzin i Łańcuch z Żelaza, który niestety wylądował w budyniu. To jest drugi tom i trzeci tom będzie miał premierę już w kwietniu, już niedługo będę się za niego zabierała. Moja ulubiona seria... Moja ulubiona seria Cassandry Clare, czyli seria diabelskich maszyn, Mechaniczny Anioł, Mechaniczny Książę i Mechaniczna Księżniczka. I również seria Cassandry Clare, Pani Noc, Władca Cieni i Królowa Mroku i Powietrza. Tutaj jeszcze na górze miałam taką, te stare wydania bardzo, Don Quixota w dwóch tomach i nowelę Elizy Orzeszkowej. One też tutaj leżą, bo nie znalazłam dla nich lepszego miejsca, jakoś tak podobają mi się, jak tutaj są. Teraz przechodzimy do półki, którą wypełnia Wiktoria Szwab, czyli jedna z moich ukochanych autorek. Jest to półka pilnowana przez Czałczała, którego wydrukował mi Adaś. Jest to moja Arcia. I pierwsza z góry książka to Niewidzialne życie Adila Ruf w tym czarnym wydaniu, które bardzo, bardzo mocno mi się podoba. Następnie angielska wersja Mrocznej Krypty i dwie książki Samanthy Shannon czyli Blada Śniąca i Chór Świtu. To są książki, które po prostu tutaj stoją ze względu na to, że ja mam twarde wydanie innych tomów i nie miały gdzie leżeć. Okrutna pieśń, Mroczny duet, Mroczniejszy odcień magii, Zgromadzenie cieni, Wyczarowanie światła, The Nirwich, cała trylogia zaczynająca się City of Ghosts, potem jest Tunnel of Bones i Bridge of Souls. Jedyne, czego bardzo żałuję, to że nie ma kota na każdym tomie. Trochę smutno to wygląda. I dalej ta sama trylogia już w polskim tłumaczeniu, w tłumaczeniu Macieja Studenckiego, czyli Miasto Duchów, Korytarz Kości i Most Dusz. Następnie Wyszy z Nikczemni, nie ma tutaj Vengeful, bo Vengeful jest na kolejnej półce, Mroczna Krypta, Galland w polskim tłumaczeniu i Galland wydanie angielskie. Następnie The Invisible Life of Adi LaRue i to jest wydanie z barwionymi brzegami. I na wewnątrz mamy różne fanarty, które były wybrane przez właśnie Wiktorię Szwab. I ten fanart, który jest z tyłu, jest naszej polskiej twórczyni. Następnie cała seria Odcieni Magii w wydaniu zagranicznym. Okładki są takie same, tylko po prostu tło jest trochę inne. La Vie Invisibili de Adi LaRue, czyli francuskie wydanie Adi LaRue. Ono jest bardzo ładne, jest jednym z moich ulubionych. Po prostu prześlicznie się prezentuje. Dalej również The Invisible Life of Adi LaRue, tylko wersja angielska i komiks, czyli The Steel Prince. Dalej przechodzimy do serii Trudy Canavan, czyli Gildia Magów, tom drugi, czyli Nowicjuszka i Wielki Mistrz. Kolejna to seria Brandona Sandersona, Do Gwiazd. Niestety Do Gwiazd mam od słońca nie się bardzo mocno odbarwiło. Wśród Gwiazd i Cytoniczka. Dalej, Jak podejść rozpruwacza. Seria Mary Lou, czyli Legenda, Geniusz, Patriota i najlepszy tom, czyli Buntownik. Dalej przechodzimy do jednej z moich ulubionych serii Brandona Mula, czyli Pozaświatowcy, tom pierwszy, tom drugi i tom trzeci. Moja ukochana seria, jedna z moich ukochanych w ogóle takich życiowych książek, które dorównuje Harrymu Potterowi, czyli Nevermore, Wundermistrz i Pustka Wietrzna. Następnie książki, które nie doczekały się trzeciego tomu, a wielka szkoda, czyli Magiczny Ekspres i drugi tom tej serii. Oj, one są odwrotnie. Niebieski był pierwszy. I Malamander,
Gargantis i Cieniostrach. Następne dwie półki to są półki z nieprzeczytanymi książkami i pierwsze to Imię Wiatru. Następnie Strach Mędrca, czyli kontynuacja i drugi tom Strachu Mędrca, bo jest po prostu podzielony na dwa tomy. Trzeci tom, z tego co wiem, się tworzy, ale się raczej tak średnio tworzy. I przy okazji jeszcze pokażę Wam nowelkę z tego świata, czyli Muzyka Milczącego Świata. Atlas Chmur, Żona Podróżnika w Czasie, która jest również wydana pod nowym tytułem, teraz tylko sobie chyba nie przypomnę tego tytułu, ale ona ma inny tytuł, natomiast można ją normalnie kupić. Bezduszna, Bezwzględna, która jest chyba w ogóle czwartym tomem. Bezgrzeszna, Bezimienna i właśnie Bezwzględna. Następnie seria Marty Kisiel, rozpoczynająca się dożywociem. Kolejny tom to Siła Niższa i Oczy Uroczne. Później Nomen Omen, Płacz i Pierwsze Słowo. Tutaj trochę w ogóle nie wiadomo, skąd się zabrały te książki, bo one bardzo tutaj nie pasują, czyli Umberto Eco, Imię Róży w tym wydaniu Noir sur Blanc. Bardzo ładne jest w ogóle to wydanie. Baudolino i Cmentarz w Pradze. Tutaj z góry położyłam Barkocz ze Szmaragdowego Morza Brandona Sandersona. Tom trzeci Brenta Wicksa i jego serii, która się nazywa Powiernik Światła, Okaleczone Oko i tom czwarty, czyli Krwawe Zwierciadło oraz Joe Hill i Rogi. I na samym dole zaczynamy fantastyką, czyli Dzieci Ziemi i Nieba, Gaja Gabriela Keja, Ogrody Księżyca, czyli pierwszy tom opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych, Z Mgły Zrodzone, Studnia Wstąpienia i Bohater Wieków. Następnie Zaginiony Metal, Stop Prawa, Cienie Tożsamości i Żałobne Opaski. Później seria Filipa Pullmana, czyli Zorza Polarna, Delikatny Nóż i Bursztynowa Luneta. Tutaj mam dwie książki Ain, chyba tak się nazywa ta pani, i to jest Atlas Zbuntowany. Później jest Ojciec Chrzestny, którego dostałam w prezencie i właśnie Źródło. I znów pojawiamy się na górze. Zaczynamy od These Violent Delights, czyli Gwałtowne Pasje i Our Violent Ends. Następnie seria, którą czytałam, jak miałam jakieś, nie wiem, 10 lat, czyli Skrzydła Loren, Magia Avalonu, one w ogóle chyba nie są po kolei, Złudzenie i Moc Przeznaczenia. Następnie seria Libby Bray, Mroczny Sekret, Zbuntowany Anioł, Zbuntowane Anioły i Studnia Wieczności. To była pierwsza taka gruba książka, którą przeczytałam w życiu ever. Następnie Amerykańscy Bogowie Nila Gaimana, Władca Pierścieni i cała trylogia Wojen Makowych, czyli Wojna Makowa, Republika Smoka i Płonący Bóg. Schodzimy półeczkę niżej i mamy dwie książki Roberta McCammona, czyli Magiczne Lata, Zewnocnego Ptaka i przechodzimy do Petera Vibretta, Malowany Człowiek, Pustynna Włócznia tom pierwszy i Pustynna Włócznia tom drugi. Niedługo będzie miał premierę tom trzeci w tym ładnym takim kolorowym wydaniu, które ja kolekcjonuję. Następnie Słoneczny, czyli książka, która mnie w ogóle bardzo mocno zaskoczyła pozytywnie. Ta, która stała się Słońcem, czyli książka, która mnie raczej rozczarowała. Marsjanin, który był bardzo ciekawy i jeszcze lepszy od Marsjanina, projekt Hail Mary, jedna z najfajniejszych książek takich science fiction rozrywkowych, jakie czytałam. Jak widzicie, brakuje mi tutaj Niby Nocy, J.A. Christopha, to ma swoją genezę, natomiast nie mogę jeszcze o niej mówić. Mam tutaj Bożogrobie i trzeci tom, czyli Bezświt. Następnie Księga Cmentarna i Ocean na końcu drogi. Dwa tomy Marcina Mortki, ten mam w ogóle z autografem, czyli Mroźny Szlak i Utracona Godzina. Seria, którą nie wiem, czy kiedykolwiek przeczytam, bo do pierwszego tomu miałam dwa podejścia, ale jakoś tak nie mogę przebrnąć przez styl autorki, czyli Piąta Pora Roku, Wrota Obelisków i Kamienne Niebo. Następnie dwa tomy Grzędowicza, miałam trzy i trzy też przeczytałam, nie planuję czytać czwartego, czyli Pan Lodowego Ogrodu, tom pierwszy
i tom drugi, który mam z dedykacją od koleżanki. Następnie Erin Morgenstern i Cyrk Nocy, a także Bezgwiezdne Morze, które planuję sobie jeszcze raz przeczytać, bo jak czytałam za pierwszym razem, to nie za bardzo mi się podobało, a myślę, że może teraz bardziej mi się spodoba. Vampirze Cesarstwo Jaya Kristoffa, 451 stopni Fahrenheita, Czerwona Baśń Wiktorii Korzeniewskiej, czyli Slavik Book na Instagramie, Pięć Królestw Brandona Mula, to jest pierwszy tom, bo tylko pierwszy póki co przeczytałam, ale mam też kolejne. Solaris Stanisława Lema i Bajki robotów tego samego autora. Następnie Kurt Vonnegut, czyli cztery książki, które przeczytałam spod jego pióra i raczej więcej nie będę czytała, bo to raczej nie są książki dla mnie. Syreny z Tytana, Rzeźnia numer 5, Kocia Kołyska i Śniadanie Mistrzów. W ogóle Śniadanie Mistrzów, jeżeli kiedyś będziecie chcieli czytać, to musicie czytać... Do śniadania. Nie, do śniadania nie. Natomiast musicie czytać fizycznie, dlatego że są tutaj obrazki i one dodają dużo do fabuły. I w audiobooku po prostu jest powiedziane, że wyglądało to tak i nie jest opisywane, jak to wyglądało. Kwiaty dla Algernona, czyli mam niesamowite zaskoczenie, bardzo dobra książka. I cała seria Dune, sześć tomów przeczytanych mam. Raczej nie będę czytała tamtych kontynuacji, które są pisane przez syna, bo... Nie mam dobrego wytłumaczenia na to. Przechodzimy do Drogi Królów. Droga Królów, jedna z moich ukochanych serii fantastycznych. Słowa Światłości. Tancerka Krawędzi, czyli tom połówkowy. Dawca Przysięgi, tom pierwszy. I Dawca Przysięgi, tom drugi. I kolejny tom połówkowy, czyli Odprysk Świtu. Następnie pierwsza książka Brandona Sandersona, czyli Elantris. I seria, która nie doczekała się kontynuacji, a wielka szkoda, bo jest bardzo dobra, czyli Rytmatysta. Dalej przechodzimy do Samanthy Shannon, Dzień nastania nocy, Czas żniw, Zakon mimów, Pieśni jutra i Koniec maskarady. Kolejna książka to Battle Royale. Bardzo dobra, bardzo ją lubię. I dwie książki w języku angielskim, czyli The Invention of Hugo Cabret i niepołączone ze sobą Wonderstruck. Aha, jeszcze tu było. I na książkach jeszcze leżała Szkoła Bohaterów i Bohaterek, czyli Jak radzić sobie z życiem, też z autografem. Zaczynamy Martą Kisiel i przeczytanymi jej dwiema książkami, czyli Nagle trup i Dożywocie. Naznaczone złotem, czyli książka, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, świetna fantastyka. Dalej cała seria opowieści z Narni, nie będę wam poszczególnych tomów pokazywała. Cała seria Wiedźmina, też wam nie będę pokazywała wszystkich tomów. I Gra o Tron, też cała seria, plus Przystań wiatrów, czyli książka George'a Martina pisana w duecie. Przechodzimy do dwóch półek z nieprzeczytanymi książkami. Freddie Mercury i ja, to jest biografia napisana przez jego partnera. Następnie Everyday Angel, czyli książka Victoria Schwab, która była pisana na prośbę wydawnictwa. Pipi Pończoszanka, A miało być jak w bajce, to jest egzemplarz recenzencki Szczota i też Szczota Potworem rodzisz się i stajesz. Jak upolować Drakulę. Następnie Trudy Canavan i seria, której nie przeczytałam. Następnie Trudy Canavan i seria, której nie przeczytałam, bo nie wiem, czy będę to robiła. Czyli Misja Ambasadora, Łotr, Królowa Zdrajców, Terry Pratchett i Dysk, a także Kolor Magii. I ostatnia książka Johna Flanagana, która została mi do przeczytania, czyli Bitwa na wrzosowiskach. Kolejna książka to Kłamstwa La Clamora. Bardzo mi ją polecaliście, dlatego ją kupiłam. Ogień i krew George'a R. Martina i ta postać, którą widzieliście powyżej przy Grze o Tron, to jest właśnie postać z Ognia i krwi. I tom drugi. Następnie Wszyscy jesteśmy złoczyńcami. Nie, przepraszam, łotrami. Mroczne umysły, tom pierwszy. Seria Christine Cashore, Wybrańcy,
i Iskra, a także Raybearer, czyli Władcy Promienia. Kolejna seria, kolejna półka z fantastyką, Czerwona Siostra, Tunele tom pierwszy. Te się mogą akurat średnio pokazywać, bo one są bardzo takie odbijające. Tom drugi, czyli Głębiej, tom czwarty, czyli Bliżej i tom piąty, czyli Spirala. Następnie trylogia, która jeszcze, chociaż to nie jest chyba trylogia, to jest chyba tetralogia. Zawiść, Męstwo i Zgliszcza. Kolejna książka to Uczeń Skrytobójcy i tom drugi, czyli Królewski Skrytobójca, a także któryś kolejny, tom już nie wiem nawet który, Wyprawa Błazna, Brandon Sanderson i Migawka, a także Legion, Niszczyciel Królestw, Kosiarze, Daleka Droga do Małej Gniewnej Planety i Wspólna Orbita Zamknięta. Dalej przechodzimy do mojej półki pełnej Tolkiena. Listy, jak widzicie, jeszcze zapakowane. Księga Zaginionych Opowieści i Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa. Dalej Hobbit. Bractwo Pierścienia. Dwie Wieże. Powrót Króla. I Silmarillion. A także Igrzyska Śmierci w tej pełnej takim wydaniu trzech tomów. I książki, które tutaj leżą, bo nie wiem, gdzie je położyć, czyli Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki, Grzeczna Dziewczynka Zepsuta Krew i Swiftowie. Nieco niżej mamy półkę z kryminałami. Dotyk Zła, Alex Kawy, może nie będę Wam pokazywała, bo te okładki są brzydkie i tak. W Ułamku Sekundy, Łowca Dusz, Granice Szaleństwa, Zło Konieczne i Zabójczy Wirus. Póki co tyle tomów przeczytałam. Następnie seria Arsen Lupin, Gentleman Włamywacz. To akurat są bardzo ładne okładki. I tom drugi, czyli Arsen Lupin kontra Herlock Sholmes. Następnie kilka książek Agaty Christie, te, które tutaj są wszystkie przeczytane przeze mnie. Wigilia Wszystkich Świętych i Nie było już nikogo. I Dom Zbrodni, czyli takie trzy niezależne, które nie łączą się z żadną serią. I Zabójstwo Rogera Ackroyda i Kurtyna, które są z serii o Herkulesie Poirot. A także trzy tomy o pannie Marple, czyli Morderstwo na plebanii, Noc w bibliotece i Zatrute pióro. A tutaj mam Grahama Mastertona i Manitou z autografem i mój zbiór książek Dina Kuntza, którego swego czasu uwielbiałam. Następnie przechodzimy do półki z literaturą anglojęzyczną. Influential, The House in the Cerulean Sea i Lessons in Chemistry, którą mam z autografem autorki. Nic ostrości nie łapię. O, teraz możesz pokazać. No. I ona ma takie piękne zdobienia. Następnie Harry Potter w tej serii Minimal, ona się chyba nazywa. Czyli tom pierwszy i tom drugi. To są te takie wydania, które mają pop-up versions. To są jakieś takie, wiecie, na przykład tu jest to drzewo z samochodem. Bardzo ładne są, świetny pomysł na prezent. Następnie te dwie książki tu stoją, one są po polsku, natomiast są wysokościowo takie same. Czyli Siedmiu Mężów Evelyn Hugo i Malibu Płonie. Następnie The Bone Season z autografem i życzeniami od autorki. Carrie Soto is Back, Taylor Jenkins Reid, ona w ogóle powinny stać. The Very Secret Society of Irregular Witches, też jedna z lepszych książek, które czytałam w tym roku. Every Heart a Doorway. The Miscalculations of Lightning Girl, bardzo dobra książka, niesamowicie mi się podobała. Other Words for Home i Heretics Anonymous. Następnie dwie książki, które dostałam od Wicki. Pierwsza to A Shot to Save the World, a druga to Do No Harm i ona też ma piękne zdobienia. Kolejna książka to Babel, R.F. Kuang. Ona też jest podpisana przez autorkę.
Margaret Atwood i The Burning Questions. Mam też tłumaczenie w języku polskim, ale tę konkretną dostałam od Izy. Następnie Cleopatra and Frankenstein. Te jeszcze w ogóle nie przeczytałam. Things have gotten worse since we last spoke. House of Hollow. I też nieprzeczytana Firekeeper's Daughter. Ona też jest z autografem autorki i ona była kupiona w Shakespeare's and Company w Paryżu. Tą półeczkę omijamy, bo jak widać nie jest to literatura, o której wam tu opowiadam. Następnie jedna z moich ukochanych serii, czyli Zaginione miasta. Może wam tutaj nie będę pokazywała też wszystkich poszczególnych tomów, bo nie ma sensu. Pokażę wam mój ulubiony, czyli Niewidzialni. Niewidziani, przepraszam. Następnie Baśniobór cały i Smocza straż. Wojna cukierkowa, tom pierwszy. Chyba. Wydaje, że to jest tom pierwszy. Awantura w salonie gier. Nie, to chyba nie jest tom pierwszy, to jest właśnie chyba tom drugi. Następnie Niedźwiedź i Słowik, Caitlin Arden. Dziewczyna z wieży. I Zima czarownicy. Brandon Sanderson i Alcatraz kontra bibliotekarze. A także pierwszy tom innej serii Ilona Andrews, czyli Magia Konsa. Jest to seria z Kate Daniels. Tylko ten tom przeczytałam, ale planuję go sobie jeszcze raz przeczytać, zanim sięgnę po kolejne. I tutaj mamy taki trochę miszmasz. Dwa tomy Brandona Sandersona, czyli Rytm Wojny, część druga. Nie ma tutaj części pierwszej, bo aktualnie ją czytam. I książka, która nie jest powiązana z tą konkretną serią, mimo że jakby okładka mogłaby to sugerować, czyli Rozjemca. Paper Girls, czyli komiks. W ogóle to wszystkie to są komiksy. Irena, Baśnie zimowe, to akurat nie jest komiks, tylko to jest książka dla dzieci. Maria Skłodowska-Kirić, Światło w ciemności, Bloom, 9 miesięcy czułego chaosu, Fun Home, czyli tragikomiks rodzinny, Opowieść podręcznej, Maus, Wilki, historie prawdziwe, Muminki, tom pierwszy. I Page to Screen, Harry Potter, którą dostałam od widza. To jest takie duże wydanie o powstawaniu filmów. Przechodzimy teraz do mojego TBR kartu. Tu jest trochę też taki miszmasz, natomiast w większości są tutaj zaczęte jakieś serie. Mam tutaj tak, Wysłuchaj mnie, Tess Gerritsen, to jest ostatni tom, one są nie po kolei w ogóle położone. Ostatni, który umrze. Mumia. Klub Mefisa i Dolina Umarłych, a także tutaj z tyłu, już wam pokazuję od razu, Milcząca dziewczyna i Umrzeć po raz drugi. A na samym początku mam też nie po kolei położony Pięć Królestw, tom drugi, tom trzeci, tom czwarty i tom piąty, a także dwa tomy Ilony Andrews, czyli tom drugi i tom trzeci, czyli Magia parzy i Magia uderza. Po drugiej stronie, na samej górze, mam serię Piękne istoty, czyli Piękne istoty, Istoty ciemności i Istoty chaosu, a także całą serię Stiga Larssona Millennium, czyli Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, Dziewczyna, która igrała z ogniem i Zamek z piasku, który upadł? Nie, który runął. Pozwólcie, że ja tych książek nie będę wyjmowała, bo one są w ogóle tak, wiecie, poukładane trochę na zakładkę. Mam Wiesława Myśliwskiego, Kamień na kamieniu, Ucho igielne, Pałac, ostatnie rozdanie. I w środku Jesteśmy baśnią z autografem autora. Następnie Hermann Hesse i Siddhartha, Wilk stepowy i Najsłynniejsze opowiadania. Tutaj nie wiadomo w sumie skąd, bo ta książka absolutnie tu nie pasuje. Manifesto autorki Dziewczyny kobiety innej i dwie książki Joan Didion, czyli Powiem wam, co o tym myślę i Rok magicznego myślenia. Po drugiej stronie jeszcze dwie książki Wiesława Myśliwskiego, czyli Widnokrąg i Nagi sad. Następnie Agatha Christie i Rendezvous ze śmiercią, która nie powinna tu być, bo ja tę książkę czytałam. Śmierć nadchodzi jesienią. Morderstwo na polu golfowym. To jest chyba gra w karty, tak? Karty na stół. Strzały w Stonegate. Zagadka błękitnego ekspresu. Morderstwo na plebanii. Nie. Co to jest?
Morderstwo odbędzie się, tak? I ostatnia to Kieszeń pełna żyta. Na samym dole kolekcja moich książek Johna Irvinga, które zbierałam ze względu na to, że nie wiem, czy będzie jakikolwiek dodruk, a one już się powoli kończą. Czwarta ręka, Modlitwa za Owena, Świat według Garpa, Małżeństwo wagi półśredniej, Hotel New Hampshire, Ostatnia noc w Twisted River, Syn cyrku, Jednoroczna wdowa, Uwolnić niedźwiedzia oraz Regulamin tłoczni win, który był jedną z książek wspomnianych w Życiu Violet, kiedy się za nią zabrałam, ale jakoś nie mogłam przez nią przebrnąć. Kolejne tomy serii o Kate Daniels, jak widzicie, wszystkie mam tutaj skompletowane, natomiast są, tak jak mówię, nieprzeczytane jeszcze. I trzy książki w starym wydaniu Johna Steinbecka, czyli Była raz wojna i bomby poszły, Księżyc zaszedł i w niepewnym boju i Zagubiony autobus. Nie pokazuję, co jest powyżej. Mogę wam pokazać tylko dwie ulubione książki Adasia. Uwaga. To jest Panda automobilista i Panda lekarz. Za grube książki dla mnie. Za grube dla mnie, ja ich nie czytałam, ale jest, kupiłam je Adasiowi. To jest o tobie. Co? To tu jest o prosiaczku, który... Pokaż okładkę, wszyscy zobaczą, że to tam. No. O prosiaczku, który chciał fruwać. Tak. To ja. A tak naprawdę to ulubiona książka Adama to Blackout, jak widzicie, jest, była bardzo namiętnie czytana, Adaś ją bardzo lubi. Chciałabym poprosić o brawa dla Adasia, który tutaj stoi i to ze mną nagrywa. Pierwsze z brzegu to cztery tomy mojej serii, od której zaczęło się to całe kupowanie, kolekcjonowanie i czytanie książek, czyli seria Pragnienie, która już nie ma tytułu. Drugi tom Zniewolenie, Oczarowanie i książka w języku angielskim, bo nigdy nie wydano czwartego tomu, czyli Endure. I kilka książek Colleen Hoover, Ugly Love, Confess, którą kiedyś wygrałam jeszcze w jakimś konkursie, jak jeszcze nie miałam Bookstagrama, November 9, którą kupiłam tylko ze względu na tytuł, Maybe Someday i It Ends With Us. Następnie Pandemonium, czyli tom drugi Delirium, którą w sumie nie wiem, czy ja tu mam gdzieś, ale na pewno ją mam w domu rodzinnym. Cała seria Shelby Maurin. Czytałam tylko pierwszy tom, czyli Gołąb i Wąż. Następnie jest Krew i Miód. I Bogowie i Potwory. Książka, która nie jest fantastyką, ale no, leży sobie tutaj, czyli Jeszcze będziemy szczęśliwi. Bardzo mi się ta książka pisała. Jest to książka napisana przez włoskiego autora. Podobała. Co powiedziała? Pisała. Podobała. Bardzo mi się podobała. Pisała mi się, nie pisała mi. I drugi tom, Te wieźmy nie płoną, czyli Ten sabat nie upadnie. Na górze mam jeszcze kilka książek dziecięcych, czyli Mój dziadek był drzewem czereśniowym, Opowieść nieznajomego Chińczyka, Zaklinacz tygrysów i Mały książę w wersji dla dzieci. Następnie przechodzimy do półki z literaturą faktu. Bez matek, Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce, Białe, czyli Zimna wyspa z Spitsbergen, W ciemnej dolinie, czyli Rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii, Szatan w naszym domu, kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej, Beze mnie jesteś nikim, przemoc w polskich domach, Żeby umarło przede mną, opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, Niegrzeczne, historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, Dreamland, opiatowa epidemia w USA, która powinna mieć tytuł opioidowa i opiatowa, a nie tylko opiatowa. Tragedia na przełęczy Diatłowa. Następnie cztery książki, które są literaturą piękną, obyczajową, w sensie no, nie są to prawdziwe historie. Głosy kobiet. Zawsze przychodzi noc, która bardzo mi się podobała. Dolina kwiatów, która jest niesamowicie przygnębiająca, mimo że okładka no, jest taka raczej wesoła. Drobiazgi takie jak te. Następnie dwa reportaże Rafała Hetmana, czyli Las zbliża się powoli, Kto po wojnie mordował w Dębrzynie, Izbica. Dalej wywiady z położnymi, czyli Mundra, Krótko i szczęśliwie, czyli Historie późnych miłości, Głusza, 27 śmierci Tobiego Obeda, Uwolniona, czyli jedna z moich ulubionych biografii i historii, bo jest to historia
tego, jak wykształcenie odmieniło życie. Nie umieraj do jutra, jest to książka, historia warszawskich Robinsonów. Bardzo dobra, w szczególności ostatnie opowiadanie, które jest opowiadaniem z życia autora. Margaret Atwood o pisaniu. Mężczyźni objaśniają mi świat. Myśl to forma odczuwania. Dzieci Aspergera, czyli medycyna na usługach III Rzeszy. Maria Curie, moja jedna z ukochanych w ogóle książek życiowych. Jak człowiek staje się mordercą. Tak jak mówiłam, czytałam Co mówią kości autorki, co mówią zwłoki. Kiedy umrę, zjesz mnie kocie. Mózg autystyczny, czyli podróż w głąb niezwykłych umysłów. Następnie Sapiens, czyli od zwierząt do bogów. Nieśmiertelne życie Henriette Lacks, książka, którą polecam każdemu medykowi lub w ogóle osobie, która jest, ma jakikolwiek związek z medycyną. Pokonać mur Mariny Abramowicz. Jane Austen i jej racjonalne romanse. Diana, jej historia. Charlotte Bronte i siostry śpiące. I ginekolodzy. A także na skraju tutaj mam, nie wiem jak to pokazać, Akty desperacji, bo ona tutaj po prostu będzie zbierała resztę takich książek. A także Ania, Krówka i jej przyjaciółka, czyli Diana. Możecie powiedzieć, skoro Krówka i Ania są tutaj obok siebie, to z którego to jest tomu scena? Serio, bo to jest... Dlatego one tak stoją. Następnie przechodzimy do literatury dziecięcej. Zaczynamy od Roalda Dahla i Bardzo fajny gigant, Mały duszek, Babcia na jabłoni. Przechodzimy do Sary Krosan i jej czterech książek, czyli Tofi. My dwie, my trzy, my cztery. Kasieńka. I Tipi i ja. Dalej dwa tomy serii o Pages i spółka. Tom pierwszy, Tilly i książkowi wędrowcy. I Tilly i zaginione baśnie. Książka Eli w szafach skierowana do dzieci, czyli dziewczynka, która nie lubiła swojego imienia. Trzy tomy serii Max Einstein. Tu jest tom pierwszy. Następnie Motel Kaliwista, Kelly Young. Bardzo dobra książka. I Jacqueline Hyde, też bardzo ciekawe przełożenie historii Dr. Jekyll i Pan Hyde na realia dziecięce. Koń, koń, tygrys, tygrys. Najlepsza jasełka wszechczasów, bardzo fajna książka, mega dobrze się bawiłam na niej. I seria, którą uwielbiam i uwielbia też moja mama, czyli Kłopoty rodu Pożyczalskich. Pokażę Wam wszystkie okładki, bo autorką ich jest Emilia Dziubak, która jest jedną z moich ukochanych ilustratorek. Pożyczalscy idą w świat. Pożyczalscy na wyspie, pożyczalscy w przestworzach i pożyczalscy pomszczeni. Następnie Bombka, czyli o dziewczynkach, które odmieniły święta. Prescott, Drzewko życzeń i o chłopcu, który był kotem. Następnie Pasztety do boju. I tych Wam tu nie będę wysuwała, bo lampka mi nie pozwoli. Ten obcy, Chłopcy z placu broni, Szósta klepka, Kłamczucha, Kwiatka lafiora, Ida sierpniowa i książka mojego znajomego Marcina, Jaszczurka Drago. Tu tych czterech książek Wam nie będę pokazywała, bo to są zbiory opowiadań Lucy Maud Montgomery i one mają, wiecie, takie okładki, no niezbyt ładne. Dalej Bracia Lwie Serce, Ronia, córka zbójnika i Dzieci z Bullerbyn. Święta z Anią, czyli jedna z najdroższych książek na mojej półce. Dalej Ania z Zielonego Wzgórza w wydaniu angielskim. Wydanie polskie. Kolejne wydanie polskie. Opowieści z Avonlea i Pożegnanie z Avonlea. Następnie, nie wiem w sumie czemu ten Roald Dahl tam był, skoro on powinien być tu. Fantastyczny Pan Lis, Wiedźmy, Czarodziejski Palec. No tak, tak. I moja ukochana Matylda. Następnie książka o dziewczynce z autyzmem. Iskry w mojej głowie. Właściwie dziewczynce w spektrum autyzmu, powinnam powiedzieć. Jaga, tom pierwszy. I Jaga, tom drugi. Też bardzo fajna seria. Następnie książki Zofii Staneckiej o jej pieskach. Mamy Lottę, czyli Jak wychować ludzkie stado. I Drań, czyli życie
czyli Moje życie z Jamnikiem. Kilka książek Tove Jansson, czyli jej seria o muminkach, Małe trole, Duża powódź. Ja w ogóle mam całą tą serię, nie będę Wam też pokazywała wszystkich poszczególnych. Bardzo ładne są te tomy i te, jak widzicie, mam przeczytane. I seria, którą dostałam od mojej mamy w prezencie, różne klasyki w języku angielskim. Przechodzimy do półki z literaturą Nicola lat 10, czyli to są książki, od których zaczęła się moja przygoda czytelnicza. To nie wiem w sumie, czy jest ułożone po kolei, bo już nie pamiętam, ale mam tutaj Wezwanie, Odwet i Przebudzenie. To była jedna z moich ulubionych serii. Następnie Lauren Kate i... one nie są po kolei. No nie, no, Uniesienie, Udręka. Nie, dlaczego nie są po kolei? Bo Upadli są tu. Upadli powinni być jako pierwsi, Przebaczenie i Namiętność. Następnie książka, która była chyba ze 3 razy w ogóle przeze mnie przeczytana. Szeptem, Crescendo, Cisza i Finale. Następnie Osobliwy dom pani Peregrine. Nie wiem, dlaczego te książki są to tak poprzesuwane, dlatego że to powinno być tutaj razem z Miastem cieni i Biblioteką dusz. Te trzy tomy tylko przeczytałam. Następnie pierwszy tom Ever. Mam w domu rodzinnym mam kolejne. Jutro. Akurat tej książki nigdy nie przeczytałam, ale dostałam ją w gimnazjum od nauczycielki w jakimś konkursie. Brałam udział, coś takiego. Książka, która w ogóle będzie miała wznowienie niedługo. Czyli Nevermore. Tom pierwszy. Tom drugi. I tom trzeci, którego nigdy nie przeczytałam, ale kupiłam go 2 lata temu dopiero. Następnie seria Czerwień i Rubinu. Też ją bardzo dobrze wspominam. Błękit Szafiru i Zieleń Szmaragdu. A także 2 tomy serii, która była trylogią, jeżeli się nie mylę. Spętani przez Bogów. Co? Się śmiesz się z okładek? I Wędrówka przez sen. Z okładek się śmiesz? Jest to błękitny też. Bo to chodziło, bo to chodziło o to, że tutaj były magiczne kamienie i oni po nie podróżowali, żeby móc mieć więcej. Myślałem. Możesz się nie nabijać. Przechodzimy do książek nieprzeczytanych, literatury dziecięcej. Tajemnica hotelu Grand Spacen, Pralinka, Topless, Britfield, Utracona korona, Dynastia Miziołków z autografem autorki. Władcy Iluzji, czyli tom trzeci, tom pierwszy to był Magiki Złodziejka. Sophie Quiry i ostatnia Strażniczka Książek. Spukademia. Połowiaczka Pereł, tom pierwszy i tom drugi, czyli Poskramiaczka Ptaków. Strażnicy Map, czyli tom drugi Kapeluszników. Na Straży Sekretu. Straszliwie młode dama, tak? I inne osobliwe historie. Kolejna książka tej autorki, czyli Syn Wiedźmy. Cała trylogia Uroczyska, Biały Kruk, tom pierwszy i tom drugi, tom trzeci. Zaczarowane baletki. 100 godzin nocy. Sofia, dziewczyna z kościanego domu. Droga na zielone wzgórze. Zostań sama w domu i Echowa góra. Następnie przechodzimy do literatury dziecięcej, tym razem przeczytanej, i zaczynamy od mojej ukochanej Lotty Brooks, czyli Żenujące życie właśnie tej persony, i Towarzyskie przypały Lotty Brooks. Sercowe rozkminy są aktualnie pożyczone. Następnie Żywicielka, też bardzo dobra książka. Tajemnica domu w Bielinach i kontynuacja, czyli Tajemnica Dąbrówki. O chłopcu, który szukał domu. Mocne słowa, Willa, dziewczyna z lasu i Willa, dziewczyna z mrocznej jamy, Miś Paddington, kolejna moja ukochana książka dla dzieci takich dojrzalszych, czyli Wojna, która ocaliła mi życie i Wojna, w którą w końcu wygrałam. Następnie Tobi, Meluzyna Noctis i Mroczna głębia, to raczej było moje rozczarowanie, Ogrzyca i dzieci, i tej samej autorki Dziewczynka, która wypiła księżyc. Kubuś Puchatek, Był sobie miś. Cała trylogia hotelu Winterhouse.
Dalej, Zagadki hotelu Winterhouse i Sekrety hotelu Winterhouse. Coś dla osób, które uwielbiają filozofię, czyli Świat Zofii. Tajemnica Lost Lake, bardzo ciekawa książka. Mega dobrze się bawiłam. I Miasto tułaczy. Schodzimy nieco niżej do literatury pięknej i literatury klasycznej. Najpierw mamy tutaj Miasto w chmurach i tego samego autora Światło, którego nie widać. Następnie to akurat bardziej obyczajowa literatura, czyli To, co zostawiła. Też bardzo ciekawa pozycja. Sekretne życie pszczół. To było moje duże, pozytywne zaskoczenie na początku tego roku. Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante. Mam na imię Jutro. Najbardziej niebieskie oko, Toni Morrison. Czarodziejska góra, Thomasa Manna. 100 lat samotności. Miłość w czasach zarazy. Wiek niewinności, czyli książka, którą bardzo lubię, też miło wspominam. Tajemniczy opiekun. Tej książki znowuż bardzo nie lubię. Chodziło mi oczywiście o tajemniczego opiekuna, ze względu na tłumaczenie, które jest przestarzałe. Tę książkę bardzo kocham, uwielbiam, ubóstwiam. Czyli trylogia Kopenhaska, Tove Ditlevsen i Szklany klosz Sylwii Plath, który również uwielbiam. Wojna i pokój. I Wojna i pokój, tom trzeci i tom czwarty. One tu stoją, mimo że są nieprzeczytane, ale są tak ładne, że chciałam, żeby były tak, wiecie, wysoko, ładnie, reprezentatywnie pokazane. Następnie przechodzimy do książek, które są w większości literaturą taką kobiecą, ona się tak nieładnie nazywa. Światło w środku nocy. Wzór na miłość, Christine Loren, bardzo lubię tą książkę, jest naprawdę świetna. Dzika przygoda, czyli trochę taki western. I następnie Bridget Jones, dziennik Bridget Jones, czyli tom pierwszy, tom trzeci, czyli Szalejąc za facetem i tom czwarty, czyli Dziecko. Następnie Nicholas Sparks i Anioł Stróż. Materiał na chłopaka. Niedługo, z tego co wiem, będzie premiera drugiego tomu, czyli Materiału na męża. Dalej, Zanim się pojawiłeś, tu jest pierwszy tom, tu mamy tom drugi, czyli Kiedy odszedłeś i Moje serce w dwóch światach. I tom trzeci mi się najbardziej podobał w tej serii. Następnie Współlokatorzy, W drogę, Zamiana i Poszukiwany ukochany. Taylor Jenkins Reid i Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Światło między oceanami i Nie rób scen Flora. A na górze To, co zostaje w nas na zawsze. I książka, która nie powinna tu stać, ale nie wiem, gdzie ją położyć, czyli Cieszę się, że moja mama umarła. Następnie Heidi, bo nie mamy żadnego ładnego polskiego wydania, więc kupiłam sobie zagraniczne. Też bardzo mi się podobała ta książka. I mój zbiór książek z Tajfunów i z serii Bowiem. Tu mamy tak, Piercing, Gąsienice, Niedźwiedzi Bóg, Grobowa cisza, Żałobny zgiełk, Ukochane równanie profesora, Podziemie pamięci, A gdyby tak ze świata zniknęły koty i Ona i jej kot. Przechodzimy do kolejnej półki, na której mamy literaturę młodzieżową. Pierwsza to Przewodnik lesbijki po katolickiej szkole. Wszystkiego co najlepsze. Gorzki smak jej wielkiej radości. Nasz ostatni dzień. Felix Ever After, czyli Na zawsze Felix. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Arystoteles i Dante przepadają w toni życia. Ostatniej nocy w klubie Telegraf. Ground, dorosła. Gdy nadarzy się okazja. Only mostly devastated, prawie w totalnej rozsypce. Tweet cute. Pasujemy do siebie. Sezon luster. Perfect on paper. Practice Girl, Lepiej niż w filmach, Loveless i od góry Z tej strony Sam, Sam Sylwester i wiele na wpół przeżytych żyć, Radio Silence, to akurat nie jest młodzieżówka, ale leży tutaj, Gujcie, Autobiography, Red, White and Royal Blue i I Kissed Shara Weller.
Na półce poniżej mamy wszystkie książki Johna Flanagana, poza tą jedną, o której wcześniej wspominałam. Seria Zwiadowcy, dotąd, tu mam tom 17, brakuje mi tomów od 11 do 15. Następnie seria Drużyna, też wszystkie tomy i pierwszy tom Wczesnych Lat, czyli Turniej w Gorlanie. Nie będę Wam pokazywała poszczególnych, bo nie ma to sensu. I następna półka to są książki nieprzeczytane. Są to reportaże lub literatura faktu. Pierwsza to biografia Lucy Maud Montgomery, która w ogóle będzie przetłumaczona na język polski. Następnie Otchłań, czyli ukryte życie oceanów i grożące mu niebezpieczeństwa. Przetrwają najżyczliwsi, czyli jak ewolucja wyjaśnia istotę człowieczeństwa. Matrymonium, której chyba jednak nie będę czytała, więc już sobie ją wyjmę. Silent Twins, czyli milczące bliźniaczki. Śladów pobicia brak, w pułapce przemocy domowej. Pamięć ciała, przemoc seksualna, morderstwa i kara. Missoula, gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim. Serce pasowało, opowieść o polskiej transplantologii. Wszystko za życie. Wszystko za Everest. I seria, która jest ogólnie jakby tą serią, ona jak ona się nazywa? Orient Expressu, czyli na poboczu Ameryk. Jest to historia Oli i Arkadiusza, którzy spotkali się przechodząc Amerykę i teraz piszą kolejną historię, są sobie zakochani. Kolejna książka to Amur, czyli Między Rosją a Chinami. Po Syberii, tutaj już to jest akurat literatura, te dwie książki to jest literatura piękna. Obietnica i Mleko i głód. Następnie, dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? Rzeźnicy i lekarze. Tajemnica eksplodujących zębów oraz inne ciekawostki z historii medycyny. Pokrewne dusze Virginia Woolf. Życie Charlotte Bronte napisane przez Elizabeth Gaskell. Emily Bronte, Królestwo na wrzosowisku. I Jane Austen w domu. Kolejny regał. Zaczynamy z serią skandynawską i książkami z tej serii właśnie, które przeczytałam. Niebo w kolorze siarki, Życie Sus, Blizna, Początki, Szarady i moje ukochane Pożegnanie z Afryką. Następnie seria Małych Kobietek, Małe Kobietki, Dobre Żony, Mali Mężczyźni i Chłopcy Joe. Następnie mój DNF, ale pewnie kiedyś wrócę do tej książki, czyli Róże i Caprifolium. I dwie książki Shirley Jackson, czyli Zawsze mieszkałyśmy w zamku. I Nawiedzony dom na wzgórzu. A dalej miasteczko Middlemarch w wydaniu dwutomowym. Przechodząc niżej dalej mamy literaturę klasyczną. Lot nad kukułczym gniazdem. Madame Antoniego Libery. Bracia Karamazow Dostojewskiego. Wielki Gatsby, rok 1984, Mistrz i Małgorzata z wydaniu z zaznaczoną cenzurą i Władca Much. Następnie Trzech Panów w Wódce, nie licząc psa, Lalka Bolesława Prusa, którą bardzo chciałam mieć w tym wydaniu, Park Jurajski, który w sumie nie za bardzo powinien dostać, ale jest tu reszta Wesperu, Upiór Opery, Frankenstein, Portret Doriana Greya. Portret Doriana Greya w tłumaczeniu znaku, który jest dużo gorsze, więc nie polecam. To jest tłumaczenie Jerzego Łozińskiego, a ja bardzo polecam właśnie to wydanie, które jest w tłumaczeniu Marii Feldmanowej. Dr. Jekyll i Pan Hyde w takim bardzo ładnym wydaniu z dwóch sióstr. Dracula. Psychoza. Autostopem przez galaktykę. Sekret. Profesor Agnes Grey. Idiota. I Znachor. Dalej pozostajemy w temacie literatury klasycznej. Przeminął z wiatrem w ładnym wydaniu, które dostałam w prezencie od Weroniki. Dalej również Przeminął z wiatrem w tym wydaniu dwutomowym, w którym ja właśnie tę książkę czytałam. Na plebanii w Haworth, czyli książka Anny Przedpełskiej-Trzeciakowska, która ma chyba najwięcej znaczników ze wszystkich na moich półkach. Następnie Lokatorka Whitefell Hall, Shirley, Dziwne losy Jane Eyre,
Wichrowe wzgórze i Villette. Następnie Elizabeth Gaskell i Ruth, Posiadłość East Lien, Błędnik, Honey Bovary, Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Anne of Green Gables i The Infernal World of Branwell Bronte, a także Selected Letters Charlotte Bronte. I przechodzimy do mojej ulubionej półki, właściwie jednej z moich dwóch ulubionych półek, czyli półki z Lucy Mount Montgomery. Na wstępie mamy tutaj Anne of Green Gables i to jest komiks o Anie z Zielonego Wzgórza. Bardzo fajny, super dla wszystkich osób, które lubią komiksy. Jest przepiękny. Następnie mam The Alpine Path, to jest autobiografia. Taka króciutka, ona ma chyba ze 40 stron, napisana właśnie przez tę autorkę. Ania z Zielonego Wzgórza, Ania z Avonlea, Ania na Uniwersytecie, Ania z Szumiących Topoli, Wymarzony Dom Ani, Ania ze Złotego Brzegu, Dolina Tęczy i Rilla ze Złotego Brzegu. To są wszystko twarde oprawy, jestem bardzo dumna, że udało mi się to zdobyć. Historynka, Złocista Droga, to są dwie książki Lucy Mount, których nie lubię, nie przepadam za nimi. Kilmeny ze Starego Sadu, wydana również pod tytułem Dziewczę z Sadu. Dzban Ciotki Beki, wydana też pod tytułem W pajęczynie życia, czy coś takiego. Czary Marigold, Błękitny Zamek i Jana ze Wzgórza Latarni, bardzo lubię tę książkę. Następnie Krajobraz Dzieciństwa, czyli pamiętniki, pierwszy pamiętnik Lucy Mount Montgomery i Uwięziona Dusza, to jest jej drugi pamiętnik. I Pani ze Srebrnego Gaju, to jest chyba drugi tom serii Opat. Ann z Zielonych Szczytów w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej, czyli to nowe tłumaczenie. Drugi tom, trzeci tom. I czwarty, który ma moim zdaniem najładniejszą okładkę, bo tutaj jest kotek. Następnie Jane of Lantern Here, to jest po prostu tłumaczenie po angielsku, bo póki nie miałam polskiego, to właśnie sobie takie kolekcjonowałam. Cała seria o Emilce, która niestety nie ma żadnego ładnego wydania po polsku, więc mam ją w języku angielskim. Mam też polskie, takie bardzo stare, ale ono jest u rodziców. Ania, też w bardzo ładnym wydaniu. I Ania z Wyspy Księcia Edwarda, to jest ten tytuł niestety był trochę skokiem na kasę, żeby miał Anię, bo tak naprawdę to jest zatytułowane bodajże historię, i tu jest nazwisko, i Blightów, o, historię Blightów, coś takiego w oryginale. Dalej mam biografię Maud z Wyspy Księcia Edwarda, to jest ta sama biografia, którą możecie zdobyć w takim chudziutkim wydaniu, dosłownie ono jest po prostu takiej wielkości. To jest to samo, po prostu to jest napchane. I takie ładne bardzo wydanie, które dostałam na urodziny. No jest takie zwykłe. I tu jest chyba też gdzieś na początku. O, że która to jest książka w serii. Też bardzo ładne. I tutaj na górze, jak mogliście zobaczyć, to jest poduszka, od razu mówię. To jest poduszka z pierwszą stroną Ani. A to jest Ania z 38. Jej tu brakuje kilku stron, ale jest i jak widzicie, ona jest z błędem, dlatego że jest napisane, że autorką była Anna Montgomery i tak było do czwartego wydania. To jest ostatnie wydanie, w którym właśnie był ten błąd. Później już normalnie było Lucy Mount. Tutaj półka trochę z miszmaszem, bo do połowy jest literatura piękna, a dalej, znaczy w sumie dalej też jest piękna, ale już współczesna. Sedno rzeczy. Kozioł ofiarny, Daphne du Maurier, Rebeka tej samej autorki, Opowieść podręcznej, Testamenty, Oryx i Derkacz, Lolita, Okruchy dnia, Folkwark zwierzęcy, Do latarni morskiej, Milan Kundera i Nieznośna lekkość bytu. To powinno być na górze. Kolor purpury. Anna Karenina. Zatoka Francuza.
burmistrz Casterbridge Thomasa Hardiego, buszujący w zbożu. I tak jak mówiłam, to jeszcze akurat jest literatura z zeszłego wieku, czyli ulica dzieciństwa Tove Ditlevsen. I to już jest literatura nowa, współczesna. Śmierć jeździ Audi. Oprzyj swoją samotność o moją. Bardzo dobra książka. Mój rok relaksu i odpoczynku. Też bardzo ciekawa. W Warszawie jest w ogóle grana sztuka na podstawie tej książki. Strega. To jest dla osób, które lubią psychodele. Pełnia miłości, która w ogóle powinna być tutaj. Pomniejsi wędrowcy. Bardzo ciekawa książka dla fanów aktów desperacji. Przyjaciel. Utonęła Teres Bowman. Ta druga. Dorośli Marim Ober. I Sempre Susan, czyli wspomnienia o Susan Zontag. Dalej mamy Nigdy, nigdy, nigdy. Jestem głód Petry Dworzakowej. Wrony. Chwile wieczności, bardzo ciekawa książka. I Macocha. Te 5 książek jest przeczytanych, później kolejne już są nieprzeczytane do samego dołu. Ukojeń i drżenie chyba powinny być w odwrotnej kolejności, bo drżenie to był tom pierwszy. Następnie numery. Bardzo mi się ta seria podobała, ale nie wiem jakby było teraz. Tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci. Tutaj nie wyjmę tych książek, one są jakoś tak ciężko wsadzone. To jest cała seria Nieodgadnione. To jest w ogóle trylogia, ale ma ona też czwarty tom i nie do końca wiem, jak to tam było. Ktoś, pamiętam, że napisał mi komentarz, tylko że mam nie robić sobie dużej przerwy między poszczególnymi tomami. Następnie Wybrana Naomi Nowik, którą już przełożę sobie niżej, bo mi tu nie pasuje. I tak, Nazwij to snem. Książka, o której powiedział mi wydawca, że jest bardzo smutna, ale bardzo dobra. Oszustka Aleksandry Śmigielskiej, którą chcę przeczytać tylko i wyłącznie ze względu na opis autorki, który miała, dopóki ta książka nie została wydana. Na Instagramie był bardzo śmieszny, strasznie mi się spodobał i wtedy zachciało mi się przeczytać tę książkę. Za mroczną rzeką, czyli Jak przetrwałem piekło Korei Północnej. Tamte dni i tamte noce. Nie wiem, czy będę czytała tę książkę, bo ma bardzo skrajne opinie. Punkt wspólny Barbary Pawliczek, to jest dziewczyna, która też prowadzi Bookstagrama i mam ją z autografem. Ciche wody Sary Moss i Norwegian Wood Murakamiego. Następnie przechodzimy do zbioru pauzy, tylko że nie przeczytanej, dlatego one są tak rozdzielone. Andromeda, Mleko, krew, żar, Elmet, Tęsknota za innym światem, Coś nie tak, kobiecość i wstręt, Zmagania i metamorfozy kobiety, Intymność, nie wiem, czemu nie chciała wyjść, dla Roweny i ostatnie to koniec Edim. Przechodzimy do fantastyki i mam tutaj tak, Córka lasu, którą bardzo polecała mi moja mama. Ten drugi, i to jest chyba jakiś taki kryminał-thriller, ogólnie książka bardzo lubiana za granicą w Ameryce. The Marvels, to jest książka w języku angielskim, ona ma takie złote brzegi, bardzo ładne. Oko świata Roberta Jordana, Wielkie polowanie i Smok odrodzony, to są 3 tomy. Następnie trylogia Licaniusa, tu jest tom drugi, tom trzeci, tom pierwszy jest u moich rodziców. Pustynny książę, ja jeszcze tej serii nie czytałam, bo ona się łączy z serią o malowanym człowieku, natomiast tam jest jakiś spoiler do zakończenia, więc dlatego sobie zostawiam tę serię. Tygiel dusz, który niedługo będzie miał premierę drugiego tomu. Tak jak mówiłam, Wybrana i chciałam po prostu, żeby ona była obok Mocy srebra. Niestety, jak widzicie, mam wybraną w miękkiej oprawie, a Mocy srebra w twardej. I Guy Gabriel Kay i nie mam pojęcia, jak wymówić pierwsze słowo. Jakiś tam gobelin. Tę książkę w ogóle kupiłam za 20 zł w księgarni na Lesisku. Teraz też półka z różnymi gatunkami. Krucyfiks Chrisa Cartera. Egzekutor, którego chyba mam w ogóle z autografem. Jeszcze jest tutaj Chris Carter i Genesis, które dostałam w prezencie, dlatego że moja koleżanka Literatura Niepoważna ma patronat nad nią. I to jest tom 13. A także mam Lisę Gardner i Dom dla lalek. Dalej Karin Slaughter i Dobra córka. Moje śliczne.
Chemia śmierci Simona Becketa, Neil Schusterman i Roxy oraz Susza. Olga Gromyko i zawód Wiedźma, to też bardzo chciała moja mama, żebym przeczytała. Gniewa Katarzyny Bereniki Miszczuk i Szeptucha, też tej autorki. Następnie Marta Kisiel, Efekt Pandy i Dywan z wkładką. Rzeźnik i Strzyżyk, tak? Strzyżyk? Dobrze mówię? Chyba tak. Książka, którą bardzo polecała Marta Do Góry Książkami. The Agatas, to jest coś, co ma być bardzo podobne do Przewodnika po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki. Uśpiona Alicji Sinickiej. Witajcie w Puppet Show, to też jest z polecenia mojej mamy. To tutaj w ogóle nie powinno stać. Szelmostwa Niegrzecznej Dziewczynki. Luisa Vargasa Llosy. Dom na kurzych łapach. Zaczarowany zamek. I ostatnia. Stan splątania. I mam tutaj również grę What Do You Mean. Bardzo fajna książka. Bardzo fajna gra. Znowuż witamy się na górze. Aleja Tajemnic. I w jednej osobie Johna Irvinga. Erik Emanuel Schmidt i Zazdrośnice. Oskar i Pani Róża. Sprawa pułkownika Miasojedowa. Dygot. Saturnin. Bieguni. Prawiek i inne czasy. Empuzjon. Akurat tej książki nie czytałam. Wehikuł czasu. I Wojna światów. Hemingway i Stary człowiek i morze. Dżuma Alberta Camus. Mała księżniczka. Tajemniczy ogród. Dziadek do orzechów. Nowy wspaniały świat. Katedra Panny, Marii Panny w Paryżu, znana również pod tytułem Dzwonnik z Notre Dame. Spóźnieni kochankowie. Droga. O kocie, który ratował książki. Też, jak tak teraz Wam mówiłam, to straszny miszmasz jest na tej półce. I SMS-y od mojego psa. Bardzo fajna książka. I ostatnia jest nieprzeczytana, ale ona wysokościowo mi się nie mieściła. Czyli Na południe od Brazos. Półkę niżej mamy już taką literaturę obyczajową. Słowik Christine Hanna. Wielka samotność tej samej autorki. Nic tu po Was, bardzo ciekawa książka. Zaklinacz koni. Spacerujący z książkami, to jest w ogóle bardzo dobra powieść, strasznie taka wzruszająca, jedna z lepszych z zeszłego roku. Całe życie, Kantoras, Bogowie tanga, też bardzo dobra powieść, Księgi zapomnianych żyć, Wyznania gejszy, Moja mroczna Vanesso, Smutek i rozkosz, to trochę było moje rozczarowanie, Almond, Dziedzictwo orkidei diviny, Soledad znaczy samotność. Lekcje chemii w polskim przekładzie. Kobieta w lustrze Erika Emanuela Schmidta. Nie wiem, czemu należy nie z resztą książek Erika Emanuela Schmidta. Dziennik utraconej miłości. Też, o, to było bardzo dobre. Bardzo smutne, świetne. Niespokojni ludzie. Gdzie śpiewają raki. Biblioteka o północy, która chyba wyjątkowo mi się podobała, bo wszyscy inni zdają się jej nie lubić. Dziewczyna, kobieta inna i biała chryzantema, a także na górze dziewczynka w czerwonym płaszczu. Jedna z moich ulubionych półek, trzecia moja ulubiona półka właściwie. Zaczynamy ją Elif Szafak i Czarnym mlekiem. Benkart ze Stambułu. 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. 40 zasad miłości. Wyspa zaginionych drzew, Ten dziwny wiek, Córka rzeźnika, przez którą nie przebrnęłam, to był mój DNF, ale może kiedyś do niej wrócę, Gentleman w Moskwie, Północ w Everwood, Czarne skrzydła czasu, oj, one tyle stoją, Cztery muzy, 13 opowieść, jedna z moich ukochanych książek, Była sobie rzeka, Pieśń o Achillesie i cała Daphne du Maurier, Rebeka, Kozioł ofiarny, Moja kuzynka Rachela, Oberże na pustkowiu i Ptaki i inne opowiadania, a także maleńka Galatea na samym końcu. I na górze, tak jak widzieliście, jest też Polianna, która
leży tutaj, bo chcę wam pokazać porównawczo stare i nowe wydanie Polianny. Mam moje stare, ma jeszcze dedykację dla mojej mamy. Jedna z ulubionych półek, dlatego też jest w kadrze. Jane Eyre w tym wydaniu takim bardzo ładnym, nie wiem jak ono się nazywa, ale chciałabym mieć więcej książek właśnie w tym wydaniu. Bardzo mi się też podoba Tessa z tego wydania. Targowisko próżności. Też tej książki nie skończyłam, była dla mnie zbyt trudna. Tak samo jak kolejna, czyli Niebezpieczne związki. Szkarłatna litera to jest jedna z moich najmniej lubianych książek w życiu. Opactwo Norwanger. Duma i uprzedzenie. Perswazję. Rozważna i romantyczna. Mansfield Park. Emma. Pani Bowery. Żony i córki. Północ i południe. Panie z Cranford. I moja ukochana Tessa Dubachville. A na górze mamy sztućka. Szczotkę, która ma jakieś 150 lat, ale jest bardzo ładna. Emily Brontë i Wichrowe wzgórza z takimi szarpanymi brzegami. Bardzo mi się podoba to wydanie. I tu jest kobieta, która tak idzie bokiem, a tu jest mężczyzna. I wydania francuskie Ani, więc wybaczcie, ale nie będę czytała tytułów, bo absolutnie nie znam języka francuskiego, ale to są jedne z najpiękniejszych książek też, które mam na półkach. Trzeci tom. Tom czwarty. Tom piąty. I tom szósty, który dostałam od Wicki, która mieszka właśnie we Francji. Także bardzo dziękuję. I Wichrowe wzgórza, które kupiłam sobie będąc w Londynie. Następnie cała seria niefortunnych zdarzeń. Przykry początek. To jest gabinet gadów. Ogromne oko. Okno. Zawsze mówię oko. Tartak tortur. Akademia antypatii. Mój ulubiony tom. Winda widmo. Wyredna wioska. Szkodliwy szpital. Też bardzo lubię ten tom. Krwiożerczy karnawał. Zjezdne zbocze. Groźna grota. Przeklęta... Nie, jak? Przedostatnia pułapka. I koniec końców, którego bardzo nie lubię. Miasteczko Middlemarch po angielsku, które kupiłam w Paryżu. Zdala od zgiełku. Po raz kolejny Tessa Dubachville. I W języku miłości Juda Nieznany. A także Virginia Woolf Między aktami. Pani Dalloway i Nawiedzony dom. Teraz tak myślę, że tutaj mam jeszcze jedną książkę Virginia Woolf. Nie wiem czemu są rozłożone i Funko Pop Pięknej Bestii. Poniżej Żony i córki w wydaniu, które będę czytała, bo ono było takie zniszczone, ja je w ogóle dostałam w antykwariacie grochowskim. Zaproszenie na egzekucję. Obrona Łużyna. Ptasiek. Zew Cthulhu? Cthulhu? Chyba tak. Zagrabione życie i inne niesamowite opowieści. Susan Hill. Dziecko Rosemary. Henry James. Tak jak widać, te były nieprzeczytane, te już są przeczytane. Żadnej przemocy Astrid Lindgren. Baśniowa opowieść. Nosferatu. Koniec warty. W ogóle Nosferatu wam bardzo polecam. Czytałam tę książkę jeszcze przed kanałem, ale strasznie dobrze mi się ją czytało. Pan Mercedes. Też powinny być odwrotnie. Instytut. Też bardzo dobrze wspominam. Joyland. Przebudzenie, które dostałam kiedyś na Dzień Dziecka od mamy. Lśnienie i kontynuacja, czyli Doktor Sen. I niżej nieprzeczytana klasyka. Zaczynamy od niedokończonych opowieści Charlotte Brontë. Dalej opowieść wigilijna Kolenda prozą. Czym jest dla nas Boże Narodzenie i Nawiedzony dom? Samotnia Charlesa Dickensa, Bolesław Prus i Emancypatki. Tom pierwszy i drugi i trzeci i czwarty. Klub Pickwicka, tom pierwszy i tom drugi obok. Henry James i Portret damy, on też jest, jak widać, od słońca bardzo zniszczony, ale on był kupiony z drugiej ręki. Kobieta w bieli, którą dostałam od Wicki, za co bardzo dziękuję. Zamek Franca Kawki. Susan Sontag i Odrodzona, czyli dzienniki, tom pierwszy. I mój cały zbiór Erika Marii Remarka. Z jednym wyjątkiem, bo jest tutaj też
Fitzgerald i Czuła jest noc. Czyli Czarny obelisk, Czas życia i czas śmierci, Trzej towarzysze, Droga powrotna, czyli taka jakby kontynuacja Na zachodzie bez zmian, Nim nadejdzie lato, Iskra życia i Cienie w raju. Znów witamy się na samej górze. Tych może Wam nie będę pokazywać, chociaż w sumie ładne są, to Wam pokażę. A ja nie chcę być księżniczką z autografem Grzegorza Kazdepkę. Marzenia, fakty, mity i głupoty. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych grafików polskich. Są przepiękne, jeżeli chcielibyście jakieś dziecko zainteresować, to w ogóle coś wspaniałego. Gustaw, nieśmiały duszek. W głowie tłumaczy, to jest komiks. Kłopot. I to jest książka, w której mamy na każdym obrazku to, bo to jest żelazko, które się odbiło na koszulce i co to może przypominać. Dalej dziura, która ma dziurę w środku i na każdej stronie jest dziura i do tego są dorysowane obrazki. To nie wiem, co tutaj robi, czyli mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Pan Kleks, brzechwy. No pokażę, że są dziura. Tą dziurę nie było widać? Ale rysunek jakiś. Aha. Więc super, ona jest na każdej stronie. I takie różne rzeczy. Bardzo, bardzo pomysłowa. Ta książka w ogóle została nagrodzona. Dalej zbiór moich otulaczy na książki od pani Anetty. Naturally by Anetta. Pod spodem listy niezapomniane. I mój zbiór takich różnych, też różnych różniastych książek. Klub Smutnych Duchów. Dziennik Anne Frank, powieść graficzna, Dzik Dzikus, Nimona, Murderabilia, Chłopiec, Kret, Lis i Koń, Historia pewnego kota i Sempe, Paryż. Półkę niżej literatura piękna, taka raczej wzniosła, Lincoln w Bardo, Anomalia, Kobieta w czerni i Rączka. Rączka Wam bardzo polecam, Kobieta w czerni trochę przereklamowana. Wierzyliśmy jak nikt z autografem autorki. Dalej Miedziaki i Kolej podziemna. Zabić Drozda. Mój tata Panda, bardzo ciekawa książka, bardzo smutna też. Moja znikająca połowa. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, też z autografem autora. Historia pszczół. Błękit, traktat o łuskaniu fasoli, Lata Ani Erno i Bliscy, którzy o wiele bardziej mi się podobali, Niewidzialni, Sputnik Sweetheart Haruki Murakami, Tam, gdzie słońce złoci liście, Harda Elżbiety Herezińskiej, Złodziejka książek, Ludzie na drzewach i Małe życie. In nomine Patrii et Spiritus Sancti. Następnie przeczytany remarkę, czyli Kochaj bliźniego swego, Mój ukochany łuk triumfalny, Noc w Lizbonie i Na zachodzie bez zmian, która absolutnie złamała mi serce. Następnie Tajemna historia i Szczygieł, czyli książka, którą jak wiecie w każdym bookshelfturze to chyba mówię, nie jest moja. Następnie Miasto z mgły Carlosa Ruiza Zafona, Cień wiatru, Moja ukochana gra anioła, Więzień nieba i Labirynt duchów. A także Marina, Książę mgły, Pałac północy i Światła września. Kolejna to Szczepan Twardoch i Byk, Pokora i Hołot, który był moim DNF-em, nie udało mi się dokończyć tej książki. I przeczytane przeze mnie Steinbeck, czyli Myszy i ludzie, Grona gniewu, na wschód od Danu, Tortilla Flat i Ulica Nadbrzeżna, Cudowny czwartek. I przechodząc niżej mamy bardzo ładne wydanie Nędzników Wiktora Hugo. Jest przepiękne, a ja je w ogóle kupiłam za 30 zł, bo był jakiś błąd chyba na Amazonie. Z tego samego wydania Alicja w Krainie Czarów. I trzy nowele sióstr Bronte. Następnie Zbrodnia i kara. I Anna Karenina.
a także kolejne wydanie Dziwnych losów Jane Eyre. To akurat dostałam od Alex and the Books. Sherlock Holmes, tom pierwszy, tom drugi i tom trzeci. To są oczywiście wydania zbiorowe, ale bardzo mi się podobały. One w ogóle też były jakoś bardzo tanio. Je kupiłam w księgarni na Lesisku, jak jeszcze istniała. Hrabia Monte Cristo, tom pierwszy i tom drugi. Ja kiedyś miałam inne wydania, ale sobie tamte sprzedałam i kupiłam te, bo bardzo mi się podobają. Na górze Muchomorek robiony na szydełku. David Copperfield, tom pierwszy i tom drugi. Opowieść o dwóch miastach jeszcze w tym czerwonym wydaniu. I Wielkie nadzieje. Też w ogóle chyba dostałam je w antykwariacie grochowskim. I przechodzimy do półki z kryminałami. Nie będę Wam pokazywała poszczególnych, bo one są wszystkie takie same praktycznie. Seria o detektyw Didi Warren. Od pierwszego... Mamy tak, pierwszy, czwarty. Potem tu brakuje piątego, bo piąty to jest ten, czyli Kochać mocniej, który jednocześnie jest początkiem trylogii kontynuowanej w Niepewności i w Domu dla lalek, którego jeszcze nie przeczytałam. I po piątym tomie mamy tom szósty, czyli Złap mnie, siódmy i później brakuje ósmego, dziewiątego, tom dziesiąty. Ten chyba w ogóle jest ósmym. To jest ósmy, to jest dziesiąty. To jest jedenasty, a to jest kolejna seria, bo to jest seria z Franny Elkin, czyli Zanim zniknęła. Dalej mamy serię z Rizzoli i Isles. Tess Gerritsen, 5 tomów, które mam póki co przeczytane. W snach to ja trzymam nóż, który ma nożyczki na okładce i żeby Was to nie zdziwiło, ja nie wiem, co robi ten nóż w tytule, bo zabójstwo było wykonane nożyczkami. Nie, to jakby wiadomo od początku. Adam się zdziwił, no, powiedział mi za kamerę, co ty robisz? Ale nie, od początku to jest wiadomo. I tutaj mamy tom czwarty serii puzyńskiej, czyli z jednym wyjątkiem. Tutaj poniżej są poprzednie tomy, natomiast po prostu muszę poprzekładać książki, żeby mi się to zmieściło. I tak jak widzicie, mam tutaj dwie statuetki, które dostałam. Statuetka w kategorii BookTube, to jest właśnie tegoroczna, i zeszłoroczna za kategorię Instagram. Strażak Joego Hilla, Człowiek o 24 twarzach, też jedna z moich ukochanych książek, Krótka historia czasu, Jeszcze jeden oddech, też bardzo dobra, Sprawy sercowe, to jest coś mega ciekawego dla wszystkich osób, które się interesują kardiologią, Pamiętnik księgarza, ja bardzo lubię tę książkę, większość osób za nią nie przepada, ale ja uważam, że jest naprawdę fajna, Wszyscy powinniśmy być feministami, Kruche życie, też niesamowicie dobra powieść. I tak jak mówiłam, reszta to już kryminały. Motylek Katarzyny Puzyńskiej, tom drugi, czyli Więcej czerwieni i 31, czyli tom trzeci. I tak jak mówię, tu powinien być tom czwarty. Sundial Katriony Ward i jeszcze jedna jej książka jest tutaj, czyli Ostatni dom na zapomnianej ulicy. To są w ogóle trzy moje ulubione kryminały medyczne. Uważam, że są w ogóle najlepsze, a kupiłam je tylko i wyłącznie ze względu na to, że był przecenione za 5 zł w jakiejś księgarni kiedyś. Jak widzicie, on tu ma zniszczoną okładkę, a się okazał być świetną książką. Czyli kryminały Paula Carsona, Zimna stal, Skalpel i Ostatni dyżur. Dalej Niewinny Grahama Moora, też jedna z fajniejszych książek, ale zaznaczam, że jest tu spoiler do Zabójstwa Rogera Ackroyda. I jeszcze jakichś dwóch innych książek, ale teraz już nie pamiętam jakich. Ludzie z mgły Izabeli Janiszewskiej i Apartament tej samej autorki. I cztery książki Ruth Ware, czyli Pod kluczem, Śmierć pani Westaway, W ciemnym mrocznym lesie i jedna po drugim. A na samym dole mamy nieprzeczytane książki i zaczynamy od Pielgrzyma, którego jak widzicie kiedyś przeczytałam dotąd. Natomiast niedługo pojawi się film na kanale z dwiema książkami, które najdłużej czekają na swoją kolej i to są te dwie książki. Także przeczytam Pielgrzyma i biografię Freddiego Mercurego. Już sobie je wyjmę, żebym pamiętała. I teraz tak, Alex Kawa, Czarny piątek, Kolekcjoner, Ostateczny cel, Przedsmak zła, i to już jest kolejna seria, czyli Mroczny trop, Epidemia i Złowrogie niebo. A także Trucizna, która jest jednotomówką i Fałszywy krok, który też jest jednotomówką. I seria Kamili Lackberg, Księżniczka z lodu, czyli pierwszy tom i tom trzeci, czyli Kamieniarz. A dalej nie wiem, co tutaj robiące książki, które
jakoś tak tutaj leżą. Edgar Allan Poe i inne utwory poetyckie, Miasto w morzu. To jest jakby dodatek do opowieści miłosnych, śmiertelnych i tajemniczych. To jest wydanie z Wesperu. I teraz tak, tutaj mam Wiosenną noc i Zamek z lodu. Współczesną rodzinę Helgi Flatland, Niewidzialnych, Pojechałam do brata na południe, Powiedziała, że nie żałuję, to jest moja jedna z ulubionych okładek w tej serii, Ostatni raz i Człowiek, który kochał Syberię. Teraz tak patrzę, że jeszcze mi brakuje testamentów z tej. I przechodzimy do dwóch regałów, na których są tylko książki nieprzeczytane, z wyjątkiem jednej półki, która jest dosłownie przed moją twarzą. Natomiast zaczniemy sobie nieco wyżej. I mam tutaj Illuminę i Geminę, a właściwie Geminę. Dalej W drodze Jacka Kerouaka, Dobre wychowanie i tego samego autora Lincoln Highway. Dalej Heartland. Ostatni, Shaggy Bane, o którym niedługo Wam będę opowiadała na kanale przy okazji premiery kolejnej książki tego autora. Wywiad z wampirem, Chilijski poeta, Mur duchów, Margaret Atwood i jej eseje do 2004 roku i kontynuacja, czyli Palące pytania, które Wam pokazałam w języku angielskim na początku tej przeprawy. Gra Endera i Problem trzech ciał, Aleksandra Ripley i Dziedzictwo nowoorleańskie, W jednej chwili i Barry Lyndon. I tak jak mówiłam, przechodzimy do półki z moimi patronatami, one są osobno, brakuje tutaj, jak widzicie, jest dziura, bo brakuje jednego i są posegregowane od pierwszego do najnowszego. Czyli tak, pierwszy mój patronat to Gdyby ocean nosił twoje imię, następnie Vengeful mścili, Te wiedźmy nie płoną, Ostatnia godzina, Na zawsze, ale z przerwą, Franek i Finka, Cyrk martwych makabresek, Niewidzialne życie Adi LaRue, One last stop, Wszystkie kolory moich wspomnień, Tutaj brakuje życia Violet, które zostało pożyczone, Cudawianki, Spadochrony, Cudowne lata, kotek spadł, Dzień nastania nocy, tom pierwszy i tom drugi, a także Legendy i late. Schodzimy niżej i pierwsza z brzegu to książka, którą kupiłam Adamowi, czyli Przyjaciele, Kochankowie i Ta wielka straszna rzecz. To jest książka Matthew Perego. Ale musisz ją przeczytać. Kolejna książka to Terror Dana Simonsa, od której będę zaczynała przygodę z tym autorem. Abominacja, tego samego autora. Piąty Kier, który miał niedawno premierę. I Dzieci Nocy. A także dwie książki Filipa K. Dicka. Czas poza czasem i Wbrew wskazówkom zegara. A tutaj nasz zegar, który kupiłam dlatego, że wygląda jak z Pięknej Bestii. Dwa pieski, które są ręcznie robione i maszyna do pisania. Dawne i przyszłe wiedźmy, W mroku płytkich kłamstw, Córka bogini księżyca, The Atlas Six, Kiedy kobiety były smokami, Księżniczka dusz i trzy takie zbiory esejów Susan Sontag, Pod znakiem Saturna, Widok cudzego cierpienia i Przeciw interpretacji i inne eseje, Płomień i reszka, To przez ten wiatr, Wyspa skazańców, 11 papierowych serc, Ten pierwszy, ostatni dzień, Stoner i Moje dni w antykwariacie Morisaki. I okłamałam Was trochę, dlatego że te książki też są przeczytane, ale chyba po prostu nie znalazłam na nich miejsca na innych półkach. I jest to Uwierz w Mikołajach, czyli moja ulubiona książka Magdaleny Witkiewicz. I kontynuacja, czyli Telefon od Mikołaja, The Love Hypothesis tak, to jest angielska, Beachweed, której bardzo nie lubię, Ludzie, których spotykamy na wakacjach, The Spanish Love Deception, Droga do Ciebie i Promyczek. Dalej, Długo i Szczęśliwie, Małe Licho, tom czwarty, bo wcześniej Wam pokazałam wszystkie oprócz czwartego, Zagadka purpurowej orchidei, czyli książka, którą w ogóle bardzo chcę przeczytać tylko ze względu na to, że ilustrowała ją Magdalena Babińska.
Weronika i pingwiny. Perfect Day. Nie podoba mi się inna książka tej autorki, czyli Ukochane dziecko, ale zobaczymy, bo może ta bardziej mi przypadnie do gustu. Ernest Hemingway i Pożegnanie z bronią w przekładzie Martyny Tomczak. Utkane królestwo. Nielubiana i Śmierć w Szoto Bermot, które zostały mi polecone przez księgarza z księgarni Orbita, jak tam ostatnio byłam. Spektakl, książka, którą znowu poleciła mi moja mama, natomiast to jest ten drugi w razie czego. Trendowa ta, którą wybrała mi na 2023 moja widzka Brygida. Dalej Ostatnie stadium i Wcale nie jestem taka, które powinny leżeć razem z innymi nieprzeczytanymi pauzami, więc sobie je odłożę. Moralność Pani Piątek. Czy muszę odchodzić? Również kolejna pauza. Dwa bieguny Elizy Orzeszkowej. Koty Ultaru i oczywiście kupiłam ją tylko ze względu na koty w tytule. Ewolucja według Kalpuri Tate i to też jest książka, która została mi polecona przez widzkę Kamilę. Karmazynowa Korona, czyli czwarty tom Siedmiu Królestw. Sydonia, czyli Słowo się rzekło. Obca, Diany Gabaldon. Smocze kuły. Jak się różnimy. Piękne umysły i to jest książka autorki mózgu autystycznego. I Dreadful. Północ i południe, którą kiedyś zaczęłam, natomiast przerwałam jej czytanie na rzecz innych książek. Mama Muminków. Bardzo chcę tę książkę przeczytać. To jest biografia Tove Jansson. Chyba Jansson, tak się chyba wymawia. Virginia Woolf i eseje wybrane. Własny pokój. Maria Dąbrowska i Ludzie stamtąd. Cykl opowieści. Bruno Schulz i Sklepy cynamonowe i inne opowiadania. I chcę to przeczytać tylko ze względu na to, że miałam Sklepy cynamonowe na ustnej maturze, a nigdy tej książki nie przeczytałam. Ruchome święto Ernesta Hemingwaya. Zaś słońce wschodzi. Wiosenne wody. Dostojewski, Portret intymny. Emily Dickinson i wiersze. Miał, czyli kompletna historia kota. Kolejna Emily Dickinson, Samotność przestrzeni. Buntowniczki, które są jeszcze gdzieś w jednym wydaniu, tylko nie wiem teraz gdzie. Ale gdzieś jeszcze je mam w twardej oprawie. Samo szacunek, Toni Morrison, to jest zbiór jej esejów. Hamlet, Romeo i Julia i Macbeth. Trilby. Młyn nad Flosą. Lista Schindlera. Powróceni. Inwazja jaszczurów. Bardzo ciekawie w ogóle wydana książka, bo jest taka w formie komiksowej. Taka widać naprawdę, że przyłożono się do wydania. I w ogóle ma taki zapach drukarni. Alasy wiecznie śpiewają. Szkoła bohaterów i bohaterek, tom drugi. I w Jerzynowym Grodzie. Półkę niżej mamy tom drugi, tom trzeci trylogii, która zaczyna się Oreks i Derkacz, czyli Rok Potopu. I Matt Adam. Biegnąca z wilkami, którą dostałam w prezencie od Matyldy Liberskiej. To jest jedna z jej ukochanych książek. Marzycielka z Ostendy. I Trucicielka. Ja ją w ogóle kiedyś czytałam, natomiast nie pamiętam jej i chciałabym sobie odświeżyć. Również książka, którą dostałam od Matyldy, czyli Piaskowa Góra, Joanny Bator. I Ucieczka Niedźwiedzia, też tej autorki. Księga Utraconych Imion. Hanna. Szczelinami, czyli książka, którą dostałam, to jest w spadku dostałam od księgarki z Księgarni Czarnego. Pacinko. Mały przyjaciel Donny Tart. Tove Ditlevsen, Moja żona nie tańczy. Lizzie Marie Curie, Do rodziny w Polsce. Marzenie Panny Benson. Młody Mungo, który jest kolejną książką Douglasa Stewarta i te książki też sobie wyjmę, bo będę je niedługo czytała. Przewodnik po emocjach. Ponownie Samoszacunek, który nie wiem, co tu robi, więc sobie go zdejmę. Nie wiedziałam nawet, że mam dwie. Wściekły na świat, biografia Steinbecka. Dom nad wodą, Daphne du Maurier. Pani de Winter, czyli co według Susan Hill wydarzyło się po Rebece. Dzienniki, dziennik Anny Frank. Orlando, pokój Jakuba
i fale, które dostałam w prezencie za to, że zjadłam ślimaka. Przechodzimy niżej do Marii Skłodowskiej, czyli książki, która jest... To jest w ogóle coś w stylu bajki napisanej dla dzieci. I dostałam ją w prezencie od Alex, bo Alex wie, że bardzo lubię tą naukowczynię. Dalej Virginia Woolf i opowieść biograficzna. Ursula Le Guin i Wracać wciąż do domu, którą dostałam od mamy. Ziemia morze. Rybak z nadmorza wewnętrznego. Sześć światów Hain. I Dotąd dobrze, czyli zbiór jej wierszy. Pacjenci Jurgena Thorwalda i też tego autora Stulecie chirurgów i kontynuacja, czyli Triumf chirurgów. Następnie dzienniki Virginia Woolf. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Złote myśli, kobiety, poezje zebrane. Edgar Allan Poe i opowiadania prawie wszystkie. Jak widzicie, mam dwa zbiory opowiadań, tylko że to z Wesperą i to z Marginesów różnią się po prostu tłumaczeniami. Tylko jeszcze nie czytałam, więc nie powiem, które lepsze. Dzienniki Sylwii Plath, które są przeczytane dotąd, jak widzicie. Zaznaczałam sobie fragmenty, natomiast to była tak przygnębiająca lektura, że nie byłam w stanie jej kontynuować. I tak jak mówiłam, Buntowniczki, które mam też o prawie miękkiej, po prostu zostały wnowione. Na następnej półce dwie książki położone od góry. Zadziwienie i Listowieść. Niestety nie wiem skąd taka decyzja, ale są bardzo nierówne wysokościowo i w ogóle format jest całkiem inny. Ale no, podobno są bardzo dobre. Następnie Życie, Wszechświat i cała reszta, a także Restauracja na końcu Wszechświata. To jest tak jakby kontynuacja Autostopem przez Galaktykę. Następnie Nie ma Mariusza Szczygła. Stalowe serce Brandona Sandersona. Pożar i Calamity. Następnie Foul Lady Fortune, czyli Nikczemna Fortuna, to jest nie kontynuacja, tylko książka w tym samym świecie, co These Violent Delights. Następnie Córka Prezydenta, Odyseja Kosmiczna 2001, Odyseja Kosmiczna 2010, czyli kontynuacja, i Izaak Asimov i Koniec Wieczności. Następnie przepięknie wydany Babel. Ja bardzo lubię te zdobienia, że są czarne brzegi. Jeszcze nie czytałam, natomiast mam w bliskich bardzo planach. Sześć szkarłatnych żurawi. Narrenturm. Potworem rodzisz się albo stajesz, to już wcześniej pokazywałam, ale w Szczocie. Einstein o Einsteinie, czyli zapiski autobiograficzne i naukowe. Autobiografia Agaty Christie. Nasze puste przysięgi, Żelazna wdowa, The Henna Wars, czyli miłość pisana henną. To jest akurat książka pożyczona. Schizofrenia, moje szaleństwo, moja droga przez szaleństwo. Król Demon, czyli pierwsza część Siedmiu Królestw, wcześniej widzieliście czwartą. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, wydana również w Polsce pod tytułem Jutro, Jutro i Znów Jutro. I także książka, która nie jest moja, tylko pożyczona, Kronika Ptaka Nakręcacza. Przechodzimy niżej i mamy trzy książki z wydawnictwa Tajfuny, których jeszcze nie przeczytałam. Kroniki Dziwnych Bestii, to jest książka przełożona z chińskiego. Nikt nie odpisuje. I Szkice Malajskie, które bardzo mi się podoba, jaki mają detal na grzbiecie. Kwiat wiśni i czerwona fasola. Ja śpiewam, a góry tańczą. To jest Szczota. Ona jest chyba trochę grubsza już teraz jako książka, którą można kupić. Krew o świcie, czyli książka autorki Chwili Wieczności. Tom 5 serii o Lipowie, czyli Utopce. I tom 6, czyli Łaskun. Następnie Warcross. I kontynuacja, czyli Wildcard, to jest dylogia autorki Legendy. Następnie Patricia Briggs i Wilczy Trop, tom pierwszy. I kontynuacja, tom drugi. Następnie Lisa Gardner i jej nowa seria o Quincy i Rainie, Zaginiona. Fotograf utraconych wspomnień. Półmistrz. Najzimniejszy dotyk. Zwykli śmiertelnicy. Coś, co poleca mi bardzo Justa Slowbook, czyli Żywoty i śmierć pana Hersha
Lipkina. To jest książka napisana w formie dramatu. Rozmowy o eksie. Ona jest bardzo popularna za granicą. Tak samo jak kolejna, czyli Zacznij żyć, Chloe Brown. Te dwie książki, bardzo ich jestem ciekawa. Dziewczyny, którymi byłam. Coś, co prawdopodobnie znacie, czyli A jeśli jesteśmy złoczyńcami, również wydane pod tytułem Teatr złoczyńców kilka lat temu. Lista szczęścia. Szczęśliwe połączenie. Siódmy tom Keeper of the Lost Series. Jak widać, trochę taki strupek z niego jest. Kupiłam go za chyba 2 euro w Paryżu. I Makabreski Daphne du Maurier. To jest wydanie mojej mamy, jeszcze bardzo stare. Kolejna półka to ponownie A jeśli jesteśmy złoczyńcami, tym razem po angielsku, bo dostałam ją od Alex na urodziny. Katarzyna Bonda i pochłaniacz i okularnik. Następnie seria książek w języku angielskim. The Elephant Girl, Keeper of the Lost Series, to jest tam 9. Fireborn, 12 and the Frozen Forest, to jest pierwszy tom chyba trylogii. Ono ma takie piękne zrobione brzegi. Dostępna jest ta książka tylko w Waterstones. Następnie The Rescue of Ravenwood, ona też ma przepiękne brzegi. Kolejna też ma bardzo ładne brzegi, czyli Ellie Pillane, Is Brown, też są prześliczne. The Way I Used to Be, ta książka jest bardzo popularna za granicą. Under the Whispering Door, Aurora Rising, czyli pierwszy tom cyklu Aurora Cycle. The Brontosaurus, czyli An A to Z of Charlotte, Emily and Anne Bronte and Branwell w nawiasie. The Final Offer, czyli trzeci tom serii, która w ogóle teraz jest wydawana po polsku. Tylko nie pamiętam przez jakie wydawnictwo, ale można już kupić pierwszy tom. Lonely Castle in the Mirror, to jest książka, która będzie wydana jeszcze w tym roku przez wydawnictwo Winidia. Honey and Issues Guide to Fake Dating, to jest książka tej samej autorki co The Henna Wars, którą wcześniej widzieliście. Love on the Brain. The Violet Veil Mysteries, to jest tom pierwszy i tom drugi, który dostałam od mamy. The Silver Skates, Rest and X, tej autorki będzie wydane już w czerwcu, Haven, którą też można kupić w języku angielskim. The Meaning of Birds i The Boy at the Back of the Class. Następnie również książka w języku angielskim, którą kupiłam z drugiej ręki, When We Were Very Young and Now We Are Six. To jest chyba też jakieś, nie wiem, czy to są wiersze ze świata Kubusia Puchatka. Dalej Pluff, Listy do domu, Moby Dick, wydanie dwutomowe, Ray Bradbury i Greentown, którą dostałam kiedyś w prezencie, nie wiem, czy będę ją czytała. Następnie Scott Fitzgerald, Dla Ciebie mogę umrzeć i inne zagubione opowiadania. Jedyny samolot na niebie, czyli historia mówiona zamachu z 11 września. Pamiętnik pani Hanki. Krótka historia prawie wszystkiego. Również książka w języku angielskim, czyli Five Survive, Holly Jackson. Mała, czyli książka polecona mi przez bibliotekarkę z Poznania. The Merciless Ones, to jest kontynuacja Naznaczonych złotem. Wolf Song, biografia Milnego i na samym dole Wodnikowe wzgórze. Jeszcze w wydaniu z literackiego, które teraz jest niedostępne. Następnie Grubas, czyli Niewyczerpany żart. Demian Hermana Hessego, który powinien leżeć na TBR karcie razem z resztą książek, więc sobie go odłożę. Dziewczynka z Atramentu i Gwiazd, to jest książka tej samej autorki co Sofia z Kośćca Domu, coś takiego. I Tatuś, Muminka i Morze, bo tej książki jeszcze nie czytałam, dlatego tutaj leży. I na samym dole opowiem Wam o książkach odtąd, bo ta reszta jest albo na sprzedaż, albo będą to prezenty dla kogoś. I pierwsza to Upiorne Miejsce, o którym Wam będę opowiadała niedługo na kanale. Następnie Pisklak, który bardzo mi się spodobał po opisie. Śmierć Viviego Ojego, tak? Chyba tak. Manga, czyli Kocha, nie kocha. To jest ten drugi. Książka, której jestem bardzo ciekawa, czyli Ofelia mimo wszystko. 99 chłopaków Misha Summersa. Proste, równoległe. I nowość, właściwie nie nowość, tylko nowe tłumaczenie, Planeta Małp.
Przechodzimy do półki, która jest u nas w sypialni. Jest to półka z literaturą dziecięcą w większości, plus jest tutaj zbiór mojego Harry'ego Pottera i na samej górze książki nieprzeczytane, które są po prostu wysokie i dlatego tutaj leżą. Od samego dołu Harda Horda i antologia opowiadań, obok Hardy Baśnie też antologia opowiadań, tutaj piszą te same autorki. The Radium Girls, czyli mroczna historia promiennych kobiet Ameryki, Stan zdumienia, Susan Sontag, Życie i twórczość i Maria Skłodowska-Curie, Zakochana w nauce Tomasza Pośpiesznego. Po boku mamy Posłańca Markusa Zusaka i Inne nieba. Tutaj mam moje wydanie Harry'ego Pottera w języku angielskim, nie będę Wam go pokazywała, bo je się bardzo ciężko wyjmuje. Nad nim Ikabok, który bardzo mocno mi się podobał, Gwiazdkowy Prosiaczek i Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Poniżej Harry Potter and the Sorcerer's Stone w dwóch wydaniach, to dostałam od widza, a to dostałam od mojego Adasia. Następnie Harry Potter w języku polskim. Te trzy to są po prostu zdublowane w twardej oprawie, które też zbieram. No i oczywiście cała seria po polsku, jak widać wysokościowo, ta jest niższa ze względu na to, że jest do drukiem. I przechodzimy do kolejnej półki. Mam tutaj Dzielnego Despero, na którym strasznie płakałam, kiedy byłam młodsza. Nowe przygody Mikołajka, Nowe przygody Mikołajka tom drugi i Nieznane przygody Mikołajka. Następnie Pajęczyna Szarloty. Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka, którą dostałam z dedykacją w 2000 roku od sąsiadki. Także ona jest ze mną od dziecka, ta książka. Następnie baśnie Hansa Christiana Andersena, które kupiłam, jak zobaczyłam po prostu, że jest takie piękne wydanie. Tak samo jak baśnie braci Grimm, których nigdy nie czytałam. Następnie Dziadek do orzechów i Król myszy. 101 Dalmatyńczyków, które nie wiedziałam w ogóle, że można kupić w formie książki. Następnie moja ukochana Śnieżna siostra, czyli książka, na której, to jest jedna z książek, na których strasznie płakałam, ale to tak naprawdę okropnie. I również tej autorki Strażniczka Słońca. I autorki ilustracji do poprzednich dwóch książek, Życie, którą uważam, że jest jednym z najlepszych prezentów ślubnych. A na górze tych książek leży sobie Mary Poppins otwiera drzwi i Mary Poppins powraca, a także Szczęście Mikołajka, które niedawno przeczytałam. Bardzo mi się ta książka podobała, tylko koniecznie musicie znać Mikołajka, zanim sięgniecie po tę powieść. Na półeczce niżej mamy Gwiazdko Zaura, tom pierwszy. Jest to historia chłopca, który jeździ na wózku inwalidzkim i uwielbia dinozaury i życzy sobie dinozaura pod choinkę. I kontynuacja, czyli Gwiazdko Zaur i Zimowa Czarownica. Następnie Piraci Oceanu Lodowego, też bardzo dobra powieść. Cud Chłopak, jeszcze ja mam pod starym tytułem, bo teraz jest dostępny jako Cudowny Chłopak. Charlie i Fabryka Czekolady, który nie wiem co tutaj robi, bo powinno być razem z resztą książek Dala. Wyspa Mojej Siostry. Ostatnia Owca. Listy do A, czyli historia o Alzheimerze. Tyle Miłości Nie Może Umrzeć, to jest historia mamy, która ma raka. Z pozdrowieniami Żyrafa, Niezłe Ziółko, Mirabelka, też bardzo ładna historia wojenna, Kotolotki, Mama Zawsze Wraca, to też jest historia wojenna, Baśnie, których nie czytano dziewczynkom i Pieśni Zaginionego Kontynentu. Tutaj cała seria Detektywa Pozytywki, ona nie jest ułożona po kolei, natomiast nam pokazuje, że mam całą serię. Pax i Pax Droga do Domu, też bardzo fajne książki, bardzo też takie przygnębiające, ale na pewno z wieloma wartościami. Nienauczalni to jest książka, którą polecam każdemu nauczycielowi, jest po prostu przewspaniała. Lukrecja, tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci, tom czwarty i tom piąty. Następnie Maresi. Na Ondel, na której też płakałam bardzo, bardzo mocno i Listy Maresi. A na samym dole kilka książek z wydawnictwa Dwukropek. Magik i Złodziejka. Kontynuacja, czyli Uczeń Kuglarza, który bardzo mocno mi się podobał, dużo bardziej niż pierwszy tom, chociaż już pierwszy tom był bardzo ciekawy. Nan Sparrow i Potwór z Sadzy, na której też bardzo płakałam. Mocny Ogrodnik, który niestety mnie dosyć mocno rozczarował. Kapelusznicy, którzy mieli bardzo fajny zwrot akcji. I jedna z moich ulubionych książek dziecięcych, młodzieżowych, Tajemne Bractwo Pana Benedykta i kontynuacja, czyli Ryzykowna Podróż.
I ostatnia na tym regale jest dziewczynka, która rozmawiała z drzewami. I przechodzimy na półkę, która jest taką półką parkurową, bo jak widzicie, stoję na biurku. Ale chciałam Wam też pokazać te książki, które tutaj mam. Jest to jedna z moich ulubionych serii takich dziecięcych, ale bardzo mądrych książek serii, czyli George i Tajny Klucz do Wszechświata, napisane w duecie Lucy i Stephen Hawking. I cała w ogóle seria, czyli kontynuacja. Poszukiwanie kosmicznego skarbu, Wielki Wybuch, Niezniszczalny Kot i Błękitny Księżyc, który kończy się strasznym cliffhangerem, dlatego czekam na kontynuację. Mam tutaj również całą serię Ani Zielonego Wzgórza z Bellony. Do szóstego tomu są dostępne w takim wydaniu bardzo dziecięcym. A od szóstego no już można kupić tylko do tej serii takiej bardziej jaskrawej. Jest to Dolina Tęczy i Rilla ze Złotego Brzegu. Na górze mam komiks Fale, który też był bardzo ciekawy. Opowiada też historię zmagania się z rakiem. Tutaj Harry Potter w twardych oprawach, w tym takim wznowieniu, które też bardzo mi się podobało ze względu na ilustracje, które są z tyłu, ale też nie dam rady tego wyjąć. Także możecie sobie w księgarni sprawdzić, bardzo mi się one podobają. I mam jeszcze Możesz na mnie liczyć. I tutaj już na samej górze, ale to nie będę Wam wyjmowała, bo nawet nie jestem w stanie. Anatomikum, czyli taka wielka książka dla dzieci o anatomii. Zawód Święty Mikołaj, napisane przez mojego znajomego Filipa Pokrzywkę. Przygody małego duchołapa Anety Jadowskiej. Komiks narysowany przez Magdalenę Babińską. I ostatnia, czyli Jak z rzędu chciał zepsuć święta. I już na sam koniec chciałabym Wam pokazać kilka książek, które aktualnie czytam i jedna, którą skończyłam, ale po prostu jeszcze się nie znalazłam na półkach. Czyli od góry mamy Zaklinaczkę Burz, Zakon Drzewa Pomarańczy, Wędrówkę, Icebreaker, tak jak mówiłam wcześniej, właśnie Dawca Przysięgi, nie, to nie jest, Rytm Wojny, tom pierwszy, przepraszam, Wiersze Wybrane Wisławy Szymborskiej i Dlaczego Śpimy. Także myślę, że to by było na tyle. Jak widzicie, trochę tych książek jest, bardzo dużo ich do mnie przyszło. Staram się, żeby te książki nieprzeczytane stały się przeczytanymi. Jak widzicie, mam też taki klucz, według którego układam książki, bo te nieprzeczytane staram się, żeby były osobno od tych przeczytanych. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, że spędziliście ze mną te 2 godziny i dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!